To, co wydarzyło się podczas 10 dni grozy, to jedno z najstraszniejszych zdarzeń w naszych życiach. Wszystko zaczęło się od, jak myśleliśmy, zwykłego pranka, kiedy dostaliśmy pewną wiadomość. Co to jest? Ej, co? What? O co chodzi? Skąd to wziąłeś? Stąd. Przy drzwiach było? Tak. List, stary fanart jakiś! Pewnie, na pewno, na bank. Ale czemu to się tak klei całe? O shit! Cześć! Ale to był dopiero początek. Tu jest otwarty, zakazany pokój. Nie pokażę ci tego na kamerze, stary. Czemu to jest? Ej, biskitu. Co? Ej, nie ma klucza. Co? Jak to? Nic sobie z tego nie robiliśmy, jednak gdy poszliśmy na urbex, spotkała nas kolejna dziwna sytuacja. Siema, jesteśmy właśnie na opuszczonej farmie. Przed chwilą robiliśmy live'a. W końcu udało nam się tutaj dotrzeć. Poza tym, że będziemy oczywiście robić urbex na tym miejscu, to mamy jeszcze koło fortuny, które będzie nam losowało challenge. A miejsce jest straszne. I nigdy tu nie byliśmy. Idziemy zobaczyć, co tu jest. Ale to jest, kurde, niesamowite. To jest gigantyczne miejsce. I patrz, tu jest drabina, stary. Zobacz, po lewej stronie. Kurde, tu się da wejść. Otwarte... Tak, drzwi. I tam są drzwi. Ej! O! O! Co jest? Więc okazało się, że policja ma tutaj rozstawione kamery i myśleli, że jesteśmy złodziejami. Przyjechali na miejsce, ale ostatecznie wszyscy po prostu pogadaliśmy, pośmialiśmy się i powiedzieli, żebyśmy się dobrze bawili na urbexie. Tak. Zobacz, Esunia! Esunia na... Kto pierwszy kręci kołem fortuny? Dobra, może ja, niech mam to za sobą. Co? Dobra, w sensie, no bo dawaj. Jak pierwszy, to jakby i później wy. Później kolejna. Tak, no. To prawda. Przejdź sam cały budynek. Póki go jeszcze nie przeszliśmy, to jest powalone. No, tamten cały długi budynek musisz przejść zupełnie samemu z kamerą, stary, nagrywając wszystko. Strasznie się boję, moi drodzy. Chłopaki gdzieś poszli. O kurde. O fuck. Jest tu ktoś? Przepraszam. Co to było? Ja pierdzielę, jak mi bije serce. No, nie macie pojęcia. Nie macie pojęcia, jak mi bije serce i no... Trudno opisać to uczucie. Później okazało się, że w tym samym domu był on. Gdy wróciliśmy do hali, wszystko było zniszczone. I tak zaczyna się cała historia. Pierwsze, co zobaczyłem dzisiaj na hali, to. Zobaczcie, wszystko jest po prostu rozwalone. Jakby ktoś tutaj przyszedł i po prostu, nie wiem, no, wywalił nasze szafki i tak dalej. Chłopaki! Halo! Co jest? No zobaczcie sami! What? Jest! Co tu się odwaliło? Co jest? Ej, czy to było włamanie? Stary! No, trochę na to wygląda, nie? Jakby ktoś się włamał tutaj. Ej, zobacz zamki! Nie, no zamek jest cały, ty! Ej, zobaczcie kamery, zobaczcie te. Komputer. Wszystko. Czy dysk? Oh shit. W tym pokoju nic nie jest rozwalone, tylko póki co kuchnia. Co jest grane? Ej, Zipek, na całej hali jest ciemno. Jesteś w stanie zapalić światła, zapki? Już. Mam nową apkę, zapala światła, ale dobra, mniejsza o to. Ja kurna. Patrzcie. O jest! Coś nagrywał tu odcinek? Tak, to wygląda jak wydostań się z niezniszczalnej hali, nie? Co jest grane? Dobra, czyli hala też tutaj jest rozwalona. Ale zobaczcie, światła są nietknięte, żadne drogie sprzęty też są nietknięte, telewizor. To jest bardzo w sumie ważne. Ile się twój telewizor? Cały. Cały, no, telewizor jest cały. Ej, powalona akcja to jest. Shit. Ktoś nam wszedł na halę, albo jest jeszcze szansa na to, że Dan dał komuś klucz i ktoś zrobił melanż. A Dan będzie na hali dzisiaj? Nie wiem. Czy on tutaj, on dzisiaj pracuje, czy nie ma? Coś do przygotowania? Nie mam pojęcia, stary. Ej, bez kitu, zadzwońmy do Daniela. Kurde. Ale co tu jest, chłopie? Ale patrz, tu jest połamany. To jest stół normalnie walnięty. Tak, to jest cały stół złamany. Jak można coś takiego? To ktoś się musiał rzucić na to. Ej, nie, zgłoszmy to, serio. Właśnie, zadzwońmy do Daniela, to po pierwsze. A po drugie, zapisują nam się pliki z kamer na hali. Tak, gdzie? Z monitoringu? Tak, no. Więc na pewno, trzeba sprawdzić. Jeżeli ten ktoś nie wiedział o monitoringu, to wszystko zostało nagrane, no i nawet nie trzeba dzwonić do Daniela, ale... Ty stary... Dobra, jak już dzwonimy... A jak ktoś mi zjadł Big Maca? Czekaj. Daniel, ty byłeś na hali od wczoraj, od urbexu? Nie. A dawałeś komuś klucze? Nie. Bo... Dobra, no to nie ważne. No dobra, nieważne, sam zobaczysz, jak przyjedziesz. A ty przychodzisz dzisiaj do roboty? No dobra, to... Dobra, no to będziesz miał niespodziankę na hali. Ej, ale jak ktoś tu mógł wejść, skoro zamki są całe? Żadne drzwi nie są rozwalone, stary. Ej, nie wiem, czy działa. Co? Monitoring? Mhm. Nie, zacina się. Mhm. To musimy się szykować na mały wypadzik do Ikei, panowie, w takim razie, żeby odkupić. I na małe wydatki. Ej, czekaj. Co? No zobacz, tutaj wszędzie były ozdoby halloweenowe. Mam jakieś...
jakieś wydarzenia. Parę krafli. Tak? Są zapisały jakieś, się? Tak, zapisały się jakieś wydarzenia. Ale zajebiście. Był na fali, więc rzucał to na dyski i sprawdzamy. Coś nam się nie chciało wczytać, ale już Zipek natrafił na moment, gdzie był jedyny ruch w ciągu całej nocy na hali i... I jest przy magazynie, stary. No, przy magazynie, w sensie przy tak. zakazanym pokoju. Magazyn to jest to. Nie, mam na myśli przy magazynku, gdzie są kamery i wszystko. A, no, ja nawet jeszcze nie sprawdziłem, czy wszystko jest. Aha, to dobra. Przy zakazanym skitu, no. Dobra, zobaczmy. Z zakazanego pokoju wyszedł? Co jest, kurna? Ej, nie, chłopaki. To jest przegięcie. Ktoś... Wszystko rozwala po prostu. Ej, w co on tak walił? W kaloryfer? Czy my... On nam rozwalił grzejnik? Co jest grane? Dlaczego on... Czy on był na hali, stary, schowany? On był schowany w pokoju? Zobaczcie, wszedł tutaj. Jest w głównym pokoju teraz. O nie! Ej, która jest godzina w ogóle? 3:29, to było godzinę po tym, jak wróciliśmy z... Ja tutaj byłem na stacji benzynowej z tobą, Grzesiu, jeszcze. A co, zapiekanki? Tak, byśmy. Tak, no. Z powerbanksie. Tak, no. To było 40 minut po tym, jak ja wyjechałem z hali, bo ja zapomniałem przecież kluczy i się wracałem tutaj. Ej, powalone, co jest grane? A on teraz jest w domku w ogóle, wszystko wywala z domku. Co to ma być? Stary, miałeś farta fest. 40 minut cię dzieliło od... I co on tak robi? Nie wiem, co on robi tak długo w tym domku? Cały czas tam siedzi. No. Ja przewinę trochę. O, no. Dobra, wyszedł. Co? Wychodzi. Patrzcie na to! Co za typ chory? Ty, to jest jakiś psychopata normalnie. Ej, czemu coś takiego odwalił? Ej, porąbane w ogóle, że on znalazł drogę. No właśnie, i kto nie zamknął drzwi no. do zakazanego pokoju? No, ale ostatnio się zgubił klucz, pamiętasz? Jak nagrywaliśmy TikToki. Wtedy już nie było klucza w drzwiach. No. Panowie, kurde, wiecie, że ktoś może... Co? Że ktoś może być na hali? Co, cały czas? No. Ej, bez kitu. Weź może zamknij te drzwi. Dobra, co on robi? Cały czas w tym domku. Ej, on wywalił w ogóle boksa bez kitu. O, patrzcie, jest! Wszedł! Co? Talerze potłuk wszystko. Ja nie mogę. Patrz. Nie, szafkę. Najlepsze se rozwala wszystko, nie? Szafkę, półki, wszystko. Stary dynie, wazon nasz. Kto to w ogóle jest? I co robił w zakazanym pokoju? I zobacz w jakim stroju jest, what? Czy to jest ktoś, kto wszedł przez halę i czekał w zakazanym pokoju? Czy to jest ktoś, kto wyszedł z zakazanego pokoju? Bo w środku, no każdy nie z wiem, nas nie wiem. Wie dokąd prowadzi, nie? Grzesiu nie wie. My ci nigdy nie mówiliśmy? No nie był. Znaczy, ale my też nie weszliśmy na sam jakby koniec. Cały czas mi mówicie, że właściciel zakazał tam wchodzić, ale, tak? Tak, ale... Znaczy my otwieraliśmy i wrzucaliśmy tam śmieci czasem. Tak, wrzucaliśmy tam czasem śmieci. Do beki, żeby zobaczyć, coś się stanie. Nie? No. Tam są schody. Tam są schody. W zakazanym pokoju są schody, ale nigdy nie zeszliśmy na sam dół tych schodów. Dlatego, że... Ale to nie było tak, że właściciel zakazał? Czy... No, zakazał. Dlatego też między innymi tam nie byliśmy, ale też z tego powodu, że mieliśmy wrażenie, że może tam ktoś mieszkać na przykład. Dobra, i patrzcie, wraca z powrotem przez zakazany pokój. Nie wybił nam okien, ani nie wyszedł przez normalne drzwi. Nie, na pewno tam jest przejście jakiś stary, na no, bar. No tak, no widać. Wszedł, i zamknął, co? Tyle go widzieliśmy. Koniec zdarzenia. Już kamera nie wykrywała ruchu. Zaczynamy od zagrodzenia zakazanego pokoju, z którego ktoś wychodzi i nam rozwala halę. Ale tu no... Ja pierdzielenie sprzątania tu będzie. A co tak pali wtedy tym młotem? No, w to chyba. W to? A to... A, bez kitu, o co ci chodzi? Tak, patrzcie, patrzcie! Nie wiem, czy to mogę w ogóle dotykać. No, czemu nie? Wiesz no, to. Mogą być jego odciski. Kartka. Co, jeśli milczenie jest złotem, mowa zaś srebrem, to każdy uśmiech jest zatem diamentem. No mówię, albo mi się wydaje, albo to jakiś porąbany typ, albo właśnie w tym momencie zaczynamy jakąś grę. Może to jest jakiś escape room taki? Ale kto by rozwalił coś? Ale zobaczcie, to jest jakaś wierszyk. Jeśli milczenie jest złotem, mowa zaś srebrem, każdy uśmiech jest zatem diamentem. Tam, gdzie nigdy was nie było, ostatnio wesoło się zrobiło. No... Zagadka. Tam, nigdy nas dosyć nie było. Prosta zagadka, nie? No, tam... zakazany pokój. Zakazany pokój. I tam się wesoło zrobiło. Tak. No, coś zrobiło tam się. Coś się dzieje, są tutaj uśmieszki stare jakieś. No nie wiem, może to jest bardzo wyszukane zaproszenie na imprezę naszych sąsiadów. Ja myślę, że bez kitu ktoś mógł organizować dla nas jakiś escape. Ale kurde, kto normalnie to rozwalił? No nie, ale słuchaj, no. Daniel słynie z tego, że na przykład lubi robić odcinki. Miłosz bardzo lubi przygotowywać odcinki. Jack Frost miał 10 serii strasznych na swoim kanale. Tutaj, patrzcie, powywalał. O nie, tablicę, my za nią tak drogo daliśmy. Ona 500 kosztuje. Tak. Dobra, jest git. Nic się nie stało chyba z tablicą. Patrzcie. Co jest? Nie widzę. O, kolejna kartka.
kostka. Co jest napisane? Rzuć mną. Nie, myślałem, że to ma jakiś mechanizm w środku, czy coś takiego. Rzucasz? Ciekawe, co się stanie, stary. Czy my chcemy na pewno spróbować? Teraz nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra, rzuć, może szóstka będzie. Dobra. Dobra, panowie, a co, jeżeli to nie jest przygotowane przez nikogo i właśnie w tym momencie robisz coś bardzo, bardzo złego? Ej, a jak ty rzucając zgodzisz się na coś? A właśnie. Paki, to jest, patrzcie, to jest miękkie, nie ma w tym żadnego mechanizmu. Stary, ale co z tego? Duchy? Dobra, rzucaj. Przeklęta kostka. No! Jeden, stary! Jeden, liczba szczęśliwa, jeden. Ej, ale stało się coś właściwie? Pokaż tą kartkę. Czekaj? Co? Buh! Jest JPEG! Dobra, jeszcze został Domek, w którym siedział kilka minut. Tu jest napisane, rzuć mnie, podpisane twoja dziewczyna. Patrzcie, tutaj jest stolik, to tego szukał. On tutaj był tak długo, położył tutaj jakieś rzeczy. Co to jest? I jest kolejna karta. Żeby nie pomylić, o kogo chodzi, dałem wam wskazówki dla... Ale... Pan? Mit? A! To chodzi o to, że to są wskazówki, o kogo chodzi. Ale pewnie nikogo to nie zaskoczy. Dobra, czyli to są wskazówki... O kogo chodzi. O jakie osoby chodzi. I są słuchawki, gogle, jakieś dudo. Ale czekaj. Co o kogo chodzi? O co chodzi? Czekajcie, gdzie jest poprzednia kartka? Poprzednia to było rzuć mną, a pierwsza kartka? Że mamy wejść po prostu do zakazanego pokoju. Że zaprasza. A tutaj jest, o kogo chodzi, nie? Mhm. Więc może jakaś impreza jest, a to jest lista gości. W sensie tamte rzeczy. Kurde, no bo... bez kitu. No dobra. Ale o kogo może chodzić, jeśli chodzi o dłuto, stary? No nie wiem, słuchawki. No to zobaczcie, Grzesiu jest DJ-em, nie? Mhm. To jest dosyć oczywiste. Bez kitu, bo muzyka, nie? Gogle. To gogle to co? Ja, bo noszę okulary. No i ten, umiesz majsterkować też, można tak powiedzieć, nie? Ej! I dłuto, bo ty wychodziłeś... W twoim kolorze jeszcze, stary? Nie myślę, że to nie o to chodzi, tylko o to, chłopaki, że... Kojarzycie ten motyw? Ja tym się wydostawałem z boksów, nie? Kilka razy. O shit. Co? Ty to przygotowałeś? Nie. Czemu miałbym to? Że nie wiem. Jak to jest? To jest ustawione jakieś, czy co? No, znaczy, rozumiem twoje podejrzenia. Ale kiedy miałbym to? Aczkolwiek, możesz sobie równie dobrze sprawdzić na kamerze teraz, że jak wróciłem po klucze, to od razu pojechałem sobie na chatę, a nie poszedłem tutaj, schowałem się w zakazanym pokoju i wyszedłem z niego 40 minut po tym, jak tutaj byłem. Więc... Mamy kamery, stary. Nie, serio, to nie jestem ja. Ja bym cię poznał. Okay. Po butach bym cię poznał, stary, nawet. W butach na pewno bym cię rozpoznał. A właśnie. Ej, po butach, no. Ernest, jak okaże się, że to twoje buty, to normalnie ci uszy ukręcę. Dobra, nie, tutaj go nie widać. Nie, no to są jakieś kozaki. Czarne kozaki, tak? Co? No mi to, nie wygląda jest... mi to na żadne sportowe buty takie. Nigdy nie widziałem, żeby Ernest takie buty miał. Nie. Ale to jest przerażające, panowie. Zobaczcie na to! Z czym wam się to kojarzy? Z jakąś trupią czaszką. Guziki? Marka? Guziki, duże guziki! Ale zobacz na jego twarz teraz. Wygląda jak trupia czaszka jakaś. Wygląda jakby w ogóle nie miał twarzy, stary, w sumie trochę. Jest tylko jedna tak naprawdę opcja, czyli skorzystać z zakazanego pokoju. Ale wczoraj wróciliśmy o drugiej z urbexu dopiero. Dzisiaj przyjechaliśmy przez to późno na halę. No więc nie wiem, czy to jest przygoda już na dzisiaj, nie? Bo jest panowie, późno. Nie wiem, szczerze. Nie ja to nie chciał tam wchodzić w ogóle. Ja bym zamknął to, tak. Zostawił, wyjął ten klucz. Łańcuchami przewiązać, prędy walnąć. No i wrócił. Dobra, na początek weźmy klucz ze środka, potem przynosimy boksa, zostawiamy to. To powinno cokolwiek pomóc, bo jedyna opcja to będzie wywalić drzwi. To prawda, ten gość miał młot, ale może go nie użyje na rozwalanie wejścia z zakazanego pokoju, nie? Dobra, w takim razie, musisz szybko wziąć klucz i zamknąć. Ej, ale czekaj, nie zamykaj, weź pokaż mi, co tam jest, stary. Chciałbym chociaż raz zobaczyć, zerknąć. No dobra, zobaczcie wszyscy, co jest w środku tego zakazanego pokoju. Uwaga. Dobra, zamykaj! Tutaj jest kartka, którą mieliśmy na poprzednim odcinku z jedzeniem. Dostaliśmy ją w kopercie. Jest uśmieszek, stary. Dokładnie, zobaczcie. Patrzcie na to. Oczy, buźka. Tak, tutaj jest uśmieszek i to jest cześć. I mam taką teorię, że to jest cały czas ten sam włamywacz, który wczoraj nam zdemolował halę. W ogóle patrzcie, ładnie posprzątaliśmy. No. No bo też się podpisuje uśmiechami, stary. A wczoraj też mieliśmy uśmiechy. Czy robimy w końcu, sprawdzamy to? Czy sprawdzamy pokój? Pokój? No tak, dzisiaj włazimy do pokoju, ale zobaczmy jedną rzecz. Czy nikt nie wszedł z powrotem na halę, dlatego że to także jest możliwe. Ale przecież zamykałeś na klucz wczoraj. Zamykałem na klucz, to prawda. Uwaga!
co jest? Czemu to jest otwarte? Nie wiem, ale ja stąd idę. Ja to zamknąłem na klucz wczoraj na 100%, nie? A możliwe, że nie przekręciłem klucza w końcu? Nie wiem, dobra, nieważne, nie wiem. Dobra, a może sprawdźmy po prostu, co tam jest, stary. W każdym razie, no sprawdzimy, ale nie możemy tam wejść tak po prostu, ponieważ tam są podziemia, sam widziałeś. Ja osobiście pojechałbym do jakiegoś sklepu z survivalowymi rzeczami, kupił wszystko. Śpiwory, maty, stary. Zobaczył się tak, jakbyśmy jechali na kilkudniową podróż. Maty mamy na magazynie coś. A, no to git, no to to, ale jakiś stary, wiesz, noże, kurde, inne rzeczy. Nie wiadomo, jak jest niebezpiecznie. Zaczyna się robić grubo, stary. Dobra, panowie, po co dokładnie idziemy? No nie wiem, ja bym chciał kupić, znaczy w sumie nie wiem, stary, po co. Ja mam takie pytanie, w sensie ja po prostu zapytam pana ekspedienta, co by kupił, gdyby polował potencjalnie na potwora, nie? Jesteśmy na miejscu, zaraz się zaopatrzymy i mam nadzieję, że dzięki temu dużo łatwiej nam będzie przetrwać zakazany pokój. Jest kozak, dużo fajnych rzeczy. Ja bym wybrał coś, co naprawdę się przyda. Na przykład to? Jakieś, kurde, karimaty może, jakieś ubrania? Właśnie takie typowe ten, jakby ktoś chciał szukać potwora jakiegoś na przykład, to co by pani poleciła? Coś do obrony? Poprosiłeś o najdroższy plecak, jaki był? No, popsuł się niestety. No ale 600 zł to nie jest dużo, nie? Tak, no. Nawet no, kosztował 6 dych. Dobra, tak, mamy plecak, w środku mamy spakowane najważniejsze prowianty, jakieś jedzenie, musimy wziąć karimaty, każdy ma swoją. Ta jest super, bo jest od razu, patrz, załóżmy idzie straszny potwór, ja robię tak i mnie nie widać, nie? Totalnie, jak będziesz szedł, to na pewno musisz tak zrobić. Dobra, kamerzystom się nic nie dzieje w horrorach, więc ty wchodzisz pierwszy. Co? Dawaj. Wchodź, wchodź. Jest okej, okay, dawajcie. Dobra, to schodzimy na dół. Tu jest kompletnie ciemno. Niestety, no, w zakazanym pokoju nie ma światła, jak można się domyślać. Jest tutaj bardzo, ale to bardzo upiornie. Powiem ci tak, gdybym wiedział, że tu nie ma światła, to bym się nie dał namówić na to. Dobra, kto idzie pierwszy? Nie umrze ja. Nie, nie ma opcji. Dobra, niech będzie. Czy ty? Ja już byłem na bardzo dużej ilości różnego rodzaju eskapad, więc mogę iść jako pierwszy. Tylko załóżmy nasze czołby. Opłaca się to założyć, dlatego, że inaczej nic nie będziemy widzieć. Lecimy, panowie. Tak, let's go. Co to? Czekaj. Co? Co jest? Ile tu jest śmieci? No, mordo! Tak ci chciałem tylko powiedzieć, że na końcu są zamknięte drzwi do hali, a tutaj jestem pewien, że jest inne wejście jeszcze. Co jest zgrane? I torba? No, mordo, nie bez powodu właściciel powiedział, że mamy tutaj nigdy nie wchodzić i nigdy nie otwierać w ogóle tamtych drzwi. Nie wiem. Dziwne, bardzo dziwne. Daj, Zipek, idź przodem. Dobra, co tu jest? Nie wiem. Ale póki co śmieci jakieś. Stary, jest tu mega mokro, mnie już głowa zaczyna boleć. A nie dopiero wyszliśmy. Wiesz co jest z tym dziwne? No. Że ktoś zrobił tutaj wygląd jakiegoś lochu pod halą. Nowa hala, ale ona podobno stoi na ruinach innego budynku, stary, tak? Kurde, możliwe. Tak możliwe. Ostatnio przeczytałem. Stary, bo te kamienie wyglądają na średniowieczne. Nie no, jak dla mnie to jest mordo architektura z lat 90. Mówisz? Tak. Ej, co to jest za tunel? Nie, ja bez kitu tutaj są jeszcze tunele. Ja wracam na halę chyba. Mogę? Nie. Stary, weszliśmy tu we trzech i wyjdziemy stąd we trzech. Oby. Nie zostawiam to na razie. Tu zostawiasz? Tak. A jak ci ktoś ukradnie? No, to stary, niewygodne, nie mam kamery w rękach. A co jeżeli się zgubimy? Nie rozłączajmy się, proszę, nie rozłączajmy się, dobra? Panowie, w ogóle ja myślę, że powinniśmy być ciszej. Czemu? A bo on tu może być. Ej, dobra, nie. Dobra, chodźcie. Dobra, zobaczmy co tutaj jest. Wszystko jest opuszczone zupełnie tutaj. Ej, wy myślicie, że on tu mieszka? Ten typo? No póki co nic na to nie wskazuje, nie? Przecież, stary, tutaj się nie da mieszkać. Jest zimno, mokro. Mi się wydaje, że ten tunel gdzieś prowadzi. Patrzcie, na samym końcu jest kanapa. Stara. Może poprzedni lokatorzy hali to wywalili. A tu pełno ubrań. Patrz, komin tu był. Tu był komin, stary. Czy on mówi chodzić przez halę jakoś? Ja myślę, ej, a co jeżeli zbudowali halę na jakieś ruiny? Na nawiedzonym domu. I teraz to, co zdemolowało naszą chatę, to jest jakiś duch, nie? W sensie, który przybrał jakąś postać po prostu dziwnego. Zmaterializował się. Widzieliście na nagraniach, jaki on był wielki i młotem. I dziwne ruchy miał. Który jest najprawdopodobniej ciężki, walił po prostu jakby to był patyczek. Chłopaki, to nie są jego buty? Bez kitu. Chociaż czekajcie, czy... Nie było wiadomo, czy on miał takie zakończenia, czy nie. To są buty tamtego gościa. Cicho! Ej, a najgorsze... Zamurowane drzwi. Cicho.
Pamiętacie, jak się wprowadzaliśmy do hali? Na samym początku, jak się schodziło tymi schodami, to nie było żadnych śmieci i były zamurowane drzwi. No. W ogóle nikt na to nie zwrócił uwagi. Teraz, kurde, tu wszędzie są w ogóle... Ej, tu nocują komary. What? A my się zastanawialiśmy, skąd tyle komarów u nas? Tak, skąd tyle komarów na hali? No. Uważajcie, naprawdę uważajcie i trzymajmy się razem, nie odchodźcie. Pora wejść do tego tunelu, prawda? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Możemy jeszcze wrócić, chłopaki. Wracamy? Cały czas coś słyszę. Ej, to widzieliście sufit w ogóle? Ej, patrzcie, gdzie mnie w ogóle jest, bo tu jest suche, a tu wszędzie mokre. Ciekawe. Wiecie, że możemy w każdej chwili spaść. Jak to spaść? Nie, to może spaść na nas. Na myśli, jak jesteśmy na hali. Bez kitu. Ty, czy tu pod spodem są lochy? Nie dup tak, nie dup tak. To jest puste. Pod tym są lochy jeszcze jakieś. Jest kolejne piętro tego. Nie, ale nie schodźmy tam już, proszę cię. No dobra. Chodźmy dalej. Ej, a może weźmy z hali kill off i spróbujmy się przebić. Dobra, kiedy indziej, chodź. No wiem, spadajmy stąd. To nie jest dobry pomysł. Ej, ja się boję. Boję się naprawdę. Grzesiek, to ty. Co? Ja pierdzielę. W takim pranku. Nie powaliło cię? No sorry, muszę jakoś ten stres, wiesz, odreagować. Słuchajcie. Co? Co? To jest impreza. Krzeseł? Nie, nie zbliżałem się. Co to jest? To są robaki! Ale to chyba żelki są. A! On się rusza. Co to jest? O, coś rozkopnęło. Tu wszędzie są krople. Ej, mnie głowa rozbolała, nie. Chodźmy. To jest... Widzieliście? O, oła, co jest? Co, ty wpadłeś do dziury? No. Uważaj, bo tam z tyłu też jest spadek. Zipek, chodź. Zobaczcie, po pierwsze, to jest tort. Co to jest w środku tortu? Czy to jest raciczka? Nie dotykaj tego! O kurde. Czy to jest szampan, stary? Co? Zobacz! Nalać? No, możesz nalać, ale planujesz imprezować? Czy to jest impreza dla nas, chłopaki? Ej! A! Zobacz! Nie! Uciekajmy stąd, serio! Tym bardziej, że jest naszykowane dla trzech osób, a dla jednej w ogóle nic, tylko robaki. Chłopaki, już wiem, o co chodziło. No? Pamiętacie list, że tam, gdzie nas nie było, zrobiło się teraz zabawnie. To chodzi o to, że tutaj impreza. Jest impreza. Zabawa, bez kitu. Tutaj jest jakieś mięso w ogóle surowe. Są czapeczki dla nas chyba, żebyśmy sobie założyli. Nie zakładajmy ich. A to? Czy to jest jego sypialnia? On tutaj spał? To jest jeszcze wilgotne, stary, on się spocił chyba jak spał. Czy to nie jest przypadkiem nasz kot z hali? Co? Czy ty sugerujesz, że on był jeszcze wcześniej to i zabrał jest. Kot? O, shit. Też ta poduszka wygląda znajomo. Dobra, spadajmy stąd, panowie. Serio. No dobra. Spadajmy. Ej, zobaczcie, co tutaj jest. Widzicie to? O, kolejne shit. Przejście. Tak, kolejne dobra, przejście. Ja proponuję, wracamy na falę. No, wracajmy, serio. A nie schodzimy na dół jeszcze? Nie, stary, wracamy stąd. Ja nie wiedziałem, że tutaj są kolejne piętra. Co? Co jest? Słyszycie to przed nami? Słyszę to. O, kurde. Chyba musimy uciekać jednak tamtym przejściem, tak? Tak. Dobra, czekajcie! Tak. Co? Karimatu! Dobra, biegnę! Ej, on tam jest! On tam jest! Tędy! Szybko! Czekajcie! Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, w jakimś lesie. Dawaj ale tam nie możemy wrócić przecież, bo on tam był. Dawaj, Zipek. Czekajcie. Stop, stop. Chyba jesteśmy bezpieczni. Zaczyna się ściemniać. No, a my jesteśmy w jakimś lesie. Poza halą, nie wiadomo gdzie. Tam na pewno nie wrócimy, dlatego że on tam jest. On tam już czeka. Ale gdzie my jesteśmy? My jesteśmy obok hali? Nie mam pojęcia. Ej, ale pytanie brzmi, jak długo szliśmy różnymi podziemiami, prawda? Nie wiem, ja straciłem rachubę czasu, ale mi serce tak wali, że... Masakra. Hala powinna być gdzieś dosyć blisko, nie? Tylko w którym kierunku? Ja straciłem... Nie, idźmy przed siebie, dojdziemy do jakiejś drogi, znajdziemy to. Ja całkowicie straciłem orientację. Dole nie było zasięgi, nie? Może przyspieszmy trochę. W sumie, kurde, ogarnąłem, że to było tak debilne, że się po to wróciłem. Stary, jakby cię trzasnął młotem czy czymkolwiek, albo złapał. Nie wiem, co by się stało. Ej, tu jest ścieżka, zobaczcie. Tu jest ścieżka, więc to oznacza, że musi dokądś prowadzić, ale prawda? Ale się ciemno zaczyna robić już. No, to która jest? Jest 17:40, a ściemnia się w ciągu... No, myślę, że 30 minut i będzie ciemno. Tak, będzie ciemno, no. Dobra, chodź. Obawiam się, że się zgubiliśmy. Tak daleko to jeszcze nie szliśmy, stary. W sensie... Która jest godzina? O której ostatnio nagrywaliśmy? 17:40, 30? To patrzcie teraz. O, co? Shit. Tak, błąkamy się równe dwie godziny. Czy my jesteśmy w jakimś lesie wielkim, stary? W sensie jakiś park to jest może? Nie mam pojęcia. Ja już jest zimno, stary, jestem głodny. Ale jak to możliwe, że to jest tak wielki las? Nie widzę. Ej, kurwa! O, brzydko!
Dobra, udało mi się uciec, ale zgubiłem chłopaków. Nie mam pojęcia, gdzie są. Nie wiem też, gdzie jest tamten typ. Mam nadzieję, że nie za blisko. Cały czas słyszę coś w krzakach i nie mogę się nagrywać i zarazem iść tym lasem, dlatego że nic nie widzę po prostu. Dlatego że tak w siebie świecę, że nie widzę drogi w ogóle. Kurde, ta karimata jeszcze, jaką się muszę przypakować do plecaka. Kurde, gdzie są chłopaki? O kurna, to jest on? To jest on! O kurde, ej, uciekłem, ale nie wiem gdzie jestem, w ogóle zupełnie zgubiłem chłopaków. Masakra, muszę być cicho. Kurde, gdzie on? Nie wiem co się stało, ale od kiedy wyskoczył ten gość, zaczynam się strasznie bać tego miejsca. Sorry, że mnie czasami nie widać, ale po prostu muszę poświecić sobie przed sobą, żeby widzieć w ogóle gdzie idę. Zobaczcie, co się dzieje, gdzie my jesteśmy? Co to jest, widzowie? Muszę jak najszybciej znaleźć chłopaków, bo inaczej, kurde, będzie ciężko. Ej. Albo mi się wydaje, albo coś słyszałem przed chwilą. Ej, Ernest! Słychać krzyki, chyba kogoś dopadł. Zipek, nie krzycz, bo go zwabisz! Na pewno on do nich pójdzie, chłopaki. Jak chłopaki będą krzyczeli, gdzie on może być? Nie! Przez to, że na niego trafiłem, musiałem uciekać jeszcze dalej. Grzesiek, słyszałem i Ernesta. Ernest, Grzesiek! Grzesiek! Grzesiek, Grzesiek, widzę cię! Czekaj! Kompletnie się zgubiłem. Schowajmy się za jakimś drzewem. Grzesiek! Grzesiek, gdzie jesteś? Grzesiek? Jezu! Jest tu! Jest tu! Zipek, wołaj go tam! Uważaj, siatka! Tarni! Ja pierdziel, idzie za mną, idzie za mną! Co to jest za miejsce? To jest jakiś dom! Masz dom? Szybko do domku! Wiecie co? Oni są gdzieś daleko, ale przestałem ich słyszeć. Jest tylko jedna rzecz, która pomoże mi ich odnaleźć. Zobaczcie, co miałem w plecaku. Odbiór, słyszycie mnie, chłopaki? Walkie-talkie odpalił! Ernest, walkie-talkie odpalił! Niech się nie zgłasza. Tu jest dom! Co to jest za miejsce? Stary, gdzie my jesteśmy? Co tu jest? O shit. Stary, jesteśmy. Słyszysz? Co jesteście? W domku jesteśmy. Stary, mignę ci światłem. Mignę ci światłem dwa razy, idź w tą stronę. Stary, znaleźliśmy jakiś ciemny domek. Chodź do nas. Słyszę kroki, chłopaki. Co? Halo? Ernest! Nie ma sygnału. Mignę mu światłem, mignę mu światłem. O nie! To jest on! Chłopaki, goni mnie! Goni mnie! Jak to goni? Nie no, niech nie idzie do domku, niech go nie zwabia tu. To jest nasza kryjówka. Stary, co tu jest? Powiedz, żeby go zgubił. Nie ma, dobra. Powiedz, żeby go zgubił. Stary, postaraj się go zgubić. Muszę wyłączyć całe światło. Zaraz do was wracam. Straciliśmy zasięg, stary z nimi. Co to jest za miejsce? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co tu jest grane w ogóle. Patrz, stary, tu jest jakiś prowiant, różne dziwne rzeczy. Ty, a jak to jest jego kryjówka? Najgorsze, że nie ma tu drzwi, żeby zamknąć. Jestem z powrotem. Szukam moich rzeczy, bo je zostawiłem. Szukam chłopaków. Halo, gdzie jesteście? Idziemy po ciebie. Krzyknę do was. Halo, tu jestem! Słyszymy. Krzyknij jeszcze raz. Tutaj! Chłopaki, on tu jest! On jest za mną! Chłopaki, zgubiłem moje wszystkie rzeczy. Jak to? Gdzie twój plecak? On mnie gonił i wszystko mi się zginęło. Dobra, później po to pójdziemy. Chodźcie na razie do domku. Schowajmy się i zgaśmy światła. Otwieraj szafę, stary, że tu są zapięte, tu jest. Tutaj, to otwórz te drzwi, żeby nie było widać. Jak to jest strasznie. No, tu patrz, to jest zamknięcie, teraz może nas nie będzie widział. Wyłączamy światła. Co mamy robić? O Boże, ja zaraz padnę na zawał. Kurde, rzucił patykiem. Gdzie on jest? Nie wiem, nie widać go nigdzie. Chyba uciekł, mi się wydaje. Ej, chciałem w ogóle jedno wiedzieć, panowie, co tutaj w ogóle jest? Ja tutaj do was trafiłem, ale kurde, co to jest za miejsce? O co chodzi? Nie mam pojęcia, opuszczony dom, stary. Ktoś zostawił ten dom prawdopodobnie przez to, że on może tu odwiedzał ich cały czas. Co? Stary. Ej, panowie. Widziałem go, na 100% go widziałem. Nie, on cały... O, pobiegł! Przebiegł? Tak. Ale gdzie przebiegł? Tam, przez okno. Nie, serio? Chłopaki, może powinniśmy po prostu szybko uciec po moje rzeczy. Tam miałeś wszystko. Chodź. To jest on! Kurde, gdzie oni tu znów są? Halo, chłopaki? Ernest! O!
Jesteś! Cię znalazłem! Siema. Stary, byłem tak blisko niego, ale na szczęście jakoś uciekł. Tam jest zipek. Ej, chłopaki, wiecie w jakim miejscu się znaleźliśmy? To jest naprawdę porąbana akcja, patrzcie na to. To jest dokładnie to miejsce, biegliśmy przed siebie. Było łatwo, dobra, przynajmniej nie zgubiły mi się rzeczy, bo mam tam dużo prowiantu różnego. Co teraz robimy w ogóle? Ja proponuję jakoś go zmylić, a potem po prostu pójść z powrotem do domku, zgasić światła i iść bardzo cicho. Panowie, jak my wrócimy w ogóle do domu? Musimy chyba przetrwać noc. Ej, w sumie, patrzcie, jeśli on nas widział w domku i my uciekliśmy z niego, to on na bank pomyśli, że już tak, nie wrócimy tak, tam. Tak, pomyśli, że no. Poszliśmy tak. Znowu dalej. Boki, a dałoby radę zrobić jakąś przynętę? Wy macie walkie-talkie, nie? Czy dałoby radę położyć gdzieś daleko walkie-talkie i gadać przez nie? Albo niech Grzesiek będzie przynętą. Dobra. Nie! Nie! Szanuję, dobra. Spokojnie, możemy podłożyć gdzieś walkie-talkie. Ej, no, ale weźmy gdzieś wysoko, stary, żeby on nie mógł znaleźć. On nie będzie patrzył w górę. Zakopmy je po prostu, jakoś pod liśćmi. Dobra, mam walkie-talkie, sprawdzam czy działa. No, Ernesto, żyje? Działa. No to jest blisko, stary, pójdźmy może gdzieś trochę dalej i zostawmy. Kilometr w las, stary, znajdziemy drogę powrotną. Dobra. Co jest? Ja nic nie naciskam. Ale łapię sygnał z daleka. Odbiór, odbiór. Jest ktoś poza nami w tym lesie? Halo, halo, halo. Jaki ładny. Dostałem przy nim walkie-talkie. Dobra, czyli co teraz? Wracamy? I panowie, mam karimatę. O, nice. Kurczę moją trzeba znaleźć, ja nie wiem gdzie ją zostawiłem. Jakoś wypadła mi gdzieś, nie wiem, serio. Najgorzej, że jest moro. Ja skupiłem ją koło domku. Powinniśmy być koło domku gdzieś. Mordo! Ale to nie jest ten domek. Ale to jest ten dom. To jest ten domek. Tu. Patrzcie. To co? Chodźcie tutaj i spróbujemy go zmylić. Przynajmniej mi teraz pokażecie trochę tego domku. Ej, czy tam jest moja karimata? Jest! Jest? Jezu, jak dobrze. Niezły tu bajzel. No, co jest grane? Nie wiem o co chodzi. Dobra. Ej, zobaczcie jakie są wieszaki nietypowe tutaj. Widzieliście? Nie. Co? No. Powalone. Ej, czy ten domek nie wygląda trochę na taki, gdzie ktoś musiał szybko go opuszczać? Tak, i on jest w bardzo dobrym stanie tak w ogóle. Patrzcie w ogóle jakie łóżko jest. No właśnie. Jakaś stara gazeta. Ej, tu jest kuchnia. To co? Musimy teraz puścić sygnał, bo on pewnie nas tam nadal gania i może uda się zrobić tak, żeby nas usłyszał. Zbawić. Halo, 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 to ja, głos z lasu. Myślicie, że on się boi? To jest jego naturalne środowisko. Czarne lasy, opuszczone domy i jakieś takie straszne rzeczy. Jest zupełnie czarno w ogóle. Zupełnie. Co? Zachowuj się naturalnie, mów jakby się do mnie mówił. Grzesiek, uciekamy. Co to było? Jęczał. Co jest? Czy ktoś poza nami jest w tym lesie? Pies? Ernest, gdzie ty idziesz? Patrzę, czy tu jest to... Straszna szafa, która sama się otwiera. Halo? Ktoś tam jest? Stary, nie, wątpię. Nie znalazł tego. To co to były za... Co to ma być? Widziałeś w ogóle jego twarz? Tak, wydaje mi się, że stary miał plastikową maskę uśmiechniętą, ale nie wiem, byłem w takim stresie, że nie wiem, czy dobrze zapamiętałem. Po pierwsze musimy zbadać teren, po drugie musimy zostać tu całą noc, ponieważ na pewno nie znajdziemy wyjścia z lasu. Jest bardzo... Ja pier... Co to było? I znowu to samo sytuacja. Czy on nas znalazł? Dobra, zostawiamy to wszystko? Tak. Kurde, nie wiem, to jest najmniejsze zmartwienie. A jak nam zje ten gościu to? Myślicie, że może gdzieś tu być? Dobra, tutaj jest drugi domek. Chodźcie zobaczyć co tu jest. Ej, patrzcie! Co tu jest za miejsce? Czy to nie jest skrzynia? To wygląda jak skrzynia. Zazwyczaj w takim czymś coś jest, prawda? Tak. No. Trzeba będzie to otworzyć za chwilę. No poczekaj, bo tu jest mnóstwo szkła. I doniczka. Ej, w ogóle, jak to jest możliwe, że jest okno na dwór? Z zewnątrz. Storebka po McDonaldzie. Ktoś tu McDonald's. Tylko nie dojadaj frytek, Grzesiu. Dobra. To nie jest dobry moment. Patrzcie! To... Co jest grane? Co to jest? Paki? Paradoksalnie, to jest bardzo dobra wiadomość. Mamy kryjówkę. Tak. Tam jest jakieś zdjęcie. O nie! Uważaj! Co to jest, panowie? Co to? Co to? Zdjęcie. Bardzo stare. Bardzo stare. Poprzedni właściciele może. Chodź ci po belkach, żeby się nie zerwało. Mhm. Prawda. Tutaj? Tu jest gniazdo, stary. Jakie gniazdo? Patrz tam, za oknem. Faktycznie, tu są ptaki jakieś? Tak. Coś. Okej.
Nie, to po prostu to jest jakiś brud. Brud? Nie, nie wierzę. Dobra, w tym domku nic nie ma, ale tak się składa. To za kafelkami. Kurczę, że to nie jest ostatni domek. Jest jeszcze jedna dziwna szopa tutaj. Jak to? Ty, no serio. Ale po co ktoś chował chrust? Ciekawe, co tu jest. Ej, zobaczcie. On miał tu obóz, stary. Myślisz, że to on? No a kto? Ja myślę, że to jest miejsce, do którego ludzie po prostu przychodzą sobie. Nie, wątpię. No, czemu nie? To jest naprawdę fajnie jeszcze w dzień. Zobacz, dziwna. Mi się wydaje, że to w jego stylu jest w ogóle. Co to jest za światło? Co? Ej, może policja? Jakie żółte światło w oddali. Nie świeć tam, nie świeć mega daleko. A widzieliście to? Co? No spójrz tam. Widać to na kamerze? Kurde. Nie, musimy podnieść. Panowie, a czy mi się wydaje, czy to jest kibel Shreka? A, no. Tutaj Shrek, to jest chatka Shreka. Jesteśmy na bagnach. Panowie, musimy to zrobić. Musimy to zrobić. Tak, czekaj tutaj. No, czekaj tutaj. Czekam. Somebody wants... sobie jaja robicie. To nie jest okej. To nie jest okej. Grzesiu, wyprowadziliśmy go przecież w las. Chodźcie. Panowie? No? Wy też to pomyśleliście tak, o tym samym co my? Tak, co ja? No. Co my? Co ja i mój brzuszek? Przez ile my biegamy po lesie? Nie odkąd wiem. Weszliśmy do pokoju, minęło, nie wiem, co najmniej 5 godzin. Ale mam miłą. Ja już schudłem, zobacz ile. Panowie, o. Powiem wam coś bardzo fajnego. No. Wziąłem mega dużo żarcia. Serio? Mhm. A ja nam wziąłem wszystkim koce do spania, tak w ogóle. O, no. A ja laptopa i Netflixa. Dobra, ja wracam. Nie wiem jak wy. Dobra. No tu dupie. Wracam do środka. I mam nadzieję, że nikogo tu nie... Patrzcie, panowie! Stryk, no ja widziałem to już. Ale nie chciałem tego mówić. Co? Ja tam nie wchodzę. To jest powalone. Dobra, chodźcie zjeść. Pamiętacie to? Chłopaki! To jest... Takie same róże były przecież w tamtym pokoju. W zakazanym pokoju. Na stole, tak. Dokładnie przy to szampanie samo. Stały, no przy szampanie, tak pamiętam. Powiedzieć wam coś straszniejszego? No. Nie chyba. Albo mów, no, dawaj. Zabrałem ze sobą to zdjęcie. Zipek! Czy ty... To jest Czubek. Czemu? Stary, jak czemu to wziąłeś? Jak ściągniesz na nas coś? Nie, nie. Co? Wywal to! Czemu? Jak mogę wywalić takie ładne zdjęcie? Zipek, dawaj żarcie. I rozkładamy się. Czy dałoby się, myślicie, to jakoś uprzątnąć albo przesunąć, żebyśmy tak, mieli więcej miejsca? Tak, mam te pewien ciuty. Pomysł. No? Co wy na to, żeby przesunąć kanapę na wejście? Co to? Mydelniczka? Coś, nie? To straszna mydelniczka. Zipek, pokaż to. Właśnie podczas sprzątania znaleźliśmy chyba piwnicę. Zobaczcie, tu jest skrzyneczka i można to podnieść do góry. Dawaj. Nie, może nie otwierajmy. Weźcie ty. To, no. Jak nie otwierajmy? A jak tu będzie drugi spać? A co jeżeli tu jest właśnie miejsce? No właśnie. W którym? O kurde! Co tu jest? Powalone. Co tam jest? Chyba nic. Czy to? Co? Najnowszy magazyn Życie? Z Krzysztofem Ibyszem? Co za typ? Chodzi tu. Pan Krzysztof Ibysz. Nie, tak. Nie, to nie. Wszedł do strasznej piwnicy za Krzysztofem i Miszem. A Zipek, ty pomyśl, Zipek. Zipek, dajesz to jedzenie czy nie? No, daj sobie, w plecaku jest. Okej, okay. Dobra, to ja tutaj. Sobie usiądę. Jak mi lutko. Uważaj się na szkła. Czemu to jest takie mokre? Ktoś na to nasikał? Ej, patrzcie, jaki ja mam plan, stary. W razie jakby ten straszny gość wszedł, no. To pierwsze co wchodzi. I myślę, że to jest dywan, przychodzi po mnie i was zjada, nie? Aha. A mnie nie zjada, bo myśli, że jestem dywanem takim, wiesz. No, ja cię rozdepczuję. Ktoś ma ochotę na pizzę? A masz stary jakieś słodycze? RS, serio? Dobra, doładuj się. Yeah! Panowie, jakbyście jeszcze chcieli, to mam tutaj tak. Ja chcę Oshi. Co? Bo ja tego nie chcę, bo to ja chcę zasnąć, stary. Nie chcę. I tu mamy Oshi dla ciebie. Dzień. Mieć energię. Nice. I mamy jeszcze jedną czekoladę. What? Ale miała tak brudne łapy. No. Stary, to jest obrzydliwe. Ale aż nie tak no, jeść. Będziemy jedli to takimi papierkiem. Trzymałem papierkiem. Dobra, teraz mamy kilka rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, Zipek, zabieraj swoje łóżko z tego. Ola.
pierdziele. Albo niech leży na tym, na dziurze. Po drugie, trzeba to zostawić otwarte, żeby można było w razie czego tutaj od razu się dostać. Bo wiecie, no nasza pułapka będzie prosta, będzie polegała na butelkach. I jeżeli tylko usłyszymy butelki, mamy jakieś 5 sekund, żeby się tutaj schować. Nie wpadnijcie. O kurna! Żartowałem. Jezu! Ernest! Powinniśmy barykady z patyków zbudować w ogóle. Myślicie, że to zadziała? Nie. Ale stary, myślę, że tak. Coś znalazłem. O kurde, to jest toaleta! A to nie jest tak, że to ściągnie jego uwagę? Właśnie. Ten kibel? No. Będzie widział, że tu coś jest. Fu, tu ktoś narobił, stary. Może zostawmy tym wejście, stary. Ej, idziemy już spać tak w ogóle, chłopaki. Dlatego, że już w sumie jest późno, nie? Można się kimnąć, rano wstać. Trzeba teraz będzie ogarnąć pierwszą wartę po prostu. Jak, papier, kamień, czy co? Koło fortuny? Co wolicie? Nie wiem. Kto ostatni puści bąka? 3, 4. Jest, ostatni. Drugi. No dobra, to co? Idziemy w kimę, a Zipek idzie na wartę. Masz Grzesiu? Majko, proszę. No i co? Lecimy w kimę. Ja mam walkie-talki. Dobranoc. No weź, co? Nie mów. Akurat teraz musiałeś? Kiedy jest moja kolej? W sumie macie rację. A pokaż, ono no. Działa? Szybko, jesteśmy w domu, przychodź pan, szybko. Nie wcisnąłem. Dobra, lecz go. Idziemy spać w takim razie. Kurde, zostałem z... Najgorsze jest to właśnie, że nic totalnie widać. Nic, zero. Co to jest? Chłopaki! Chłopaki! Stop, stop! Nie krzycz! Zamykasz! O kurwa, to on! Łaś! Łaś, zamykaj! Tutaj była kamera! I nic z nią nie zrobił chyba. Nagrywało się? Nagrywało się. Serio? Tak. Pokaż nagranie, sprawdźmy. Chyba sobie poszedł szukać nas gdzie indziej. I w takim razie... Teraz ja idę spać tym razem. Okay, ja byłem już na daj parcie. Latarkę. Już spisałem. Dobra, widzowie. Zobaczmy, czy on gdzieś tu jest. Czyli teraz jest moja kolej. Jestem cały czas na obchodzie. Właśnie wyszedłem z lasu i znalazłem jakąś drogę. Nie mam pojęcia, dokąd ona może prowadzić. Ale tutaj wszędzie są światła. Chyba udało mi się wyjść z lasu. A nie szedłem wcale tak długo, ponieważ no nie wiem, ile mi to zajęło. Jakoś z pół godziny może szedłem? Cały czas prosto. Trochę to głupie, że zostawiłem chyba chłopaków, ale tam mieli zmieniać wartę. Więc mam nadzieję, że to zrobili. Ej, chwila! Zobaczcie na to! Chyba na kamerze tego nie widać, ale to jest hala. Znalazłem halę!
Tylko czemu ona jest otwarta? Zobaczcie. Zobaczcie. Słychać jakieś dźwięki ze środka. Jak myślicie, czy on nas tu szuka? Słuchajcie, mam apkę, którą mogę zapalić światła. Więc za chwilę to zrobię i zobaczymy, kto tam jest. Dobra, nakieruję kamerę. Uwaga. O! Widzieliście? To był on! To był on! Spadam stąd! On gdzieś pobiegł, ale nie mam pojęcia dokąd. Trzeba będzie sprawdzić jeszcze kamery, ale dobra. Zadzwonię do chłopaków, powiem im, żeby przychodzili, dam im wskazówki, jak tutaj dojść, a tymczasem czeka mnie, no nie wiem, co najmniej 40 minut czekania na nich. Dobra, Zipek, odbierz, odbierz. Tam co prawda było słabo z zasięgiem, nie działał nam GPS ani nic, ale może uda się przynajmniej jakoś teraz mu odebrać. Halo? Ej, mordo. Słuchaj, ja jestem w hali. Grzesiek, budź się. Jesteś? No jestem, tak, jestem na hali. Jak wyjdziecie z domku i obok tego drugiego domku, patrząc na niego, pójdziecie w lewo i będziecie iść przez 30 minut prosto, to znajdziecie wtedy drogę na halę, dojdziecie do takiej drogi piaskowej jakby, no i już wtedy jesteście praktycznie tutaj. Ja właściwie to jestem przed halą, bo w środku jest ten gość w masce. Co? Ej, a ty nie miałeś przypadkiem być na warcie, a nie iść na halę? No wiem, ale szedłem, stary, zabłądziłem się w lesie. W sensie zabłądziłem w lesie. Jeszcze raz, domek na lewo 30 minut. Tak, tak. Dobra, czekam na was. Siema. Dobra, chłopaki już tu idą. Zobaczcie, ktoś tam idzie. Ktoś tam idzie, widzę po cieniach. Nigdy więcej lasów i bagien, stary! Ale fart! Co jest? Siema. Słyszałem, że ktoś tam gościu jest na hali, tak? Co? My byliśmy cały czas pod halą. No pod halą, no. Pół godziny. Pół godziny. Jest ten gościu serio na hali? No, w sensie gdzieś uciekł, jak zapaliłem światła. Mam to nawet nagrane. Ej, do lochów. Ale nie wiem. Do lochów. Ja chyba przeziębiłem. Ej, to może on wrócił do lochów, stary. Myślisz? No skoro uciekł. Ej, tak, faktycznie. Biegł w stronę zakazanego pokoju. Chłopaki, on nadal może być na hali. Nie wiem, weźcie może, kurde, cokolwiek, żeby go w razie czego przywalić, czy coś. Dobra, chodźcie tu. To będzie dobre. Ej, co tu robi łóżko? Co? O, tu spał? Nie, no wątpię, tutaj. Na kto puszczał łóżko? Ej, ale zobaczcie, na hali w ogóle wszystko jest zmienione, tutaj jest posprzątane. Chyba Daniel, bo Daniel tutaj był przecież sprzątać tak, wcześniej. Był Daniel. No, dlatego wszystko jest ogarnięte. To może on tutaj się krzątał, a ty myślisz, że to ktoś straszny? Właśnie. Nie, bo mam nagrane, jak ucieka ten gość w masce i w stroju. Serio? Tak. Zobaczmy w takim razie, czy opuszczony, nie, ja czy zakazany pokój jest otwarty. Otwarty. Patrzcie, patrzcie, jest otwarty. Nie podchodź tam bez broni. Ej, zamknijcie go. Zamknijcie go, chłopaki. Ale chłód, nie? No. Jezu! O! Szybko pomóż! Nie ciągnie na szczęście, ale... Dobra. Chciałem trochę was nastraszyć. Weźmy ten klucz. Ja sprawdzę, czy to jest na pewno zamknięte. Okej, on był cały czas zamknięty. On tutaj wszedł, żeby go sobie otworzyć. A, od zewnątrz, stary, bo zamknęliśmy pokój. Czyli jednym słowem ma klucz też do hali? Najprawdopodobniej tak. Albo Daniel nie zamknął. Też tak może być. Nie, wątpię. Ej, bierzemy w końcu tego boksa, żeby zostawić zakazany pokój. Dlatego, że to już się powtarza któryś raz. Dobra, chłopaki, ja będę trzymał broń, a wy przenoście tego boksa. Ciężkie, nie. Nie da się rady? No dobra, to co innego. O, te palety weźmy po prostu. Ja mam tak mało siły. No bo stary, przeziębiłeś się. Przecież tam spać na podłodze w zimnym domu, a która jest godzina w ogóle? Nie wiem, chyba chwilę spaliście, nie? No. Ja też się błąkałem. Po tym lesie, no nie wiem, co najmniej jest godzinę. Druga 30. Druga 30? No. O której godzinie on ostatnio wychodził? Trzecia, jakaś 20, trzecia. Zamykamy! Zamykamy! Ej, panowie, ale jesteśmy w durne pałki. Czemu? Bo drzwi się otwierają w tamtą stronę, to co my blokujemy? No nie wiem, żeby nie mógł przejść po prostu. Weźmy to łóżko na przykład, o! Dawaj, to połóżmy. Pionowo? Tak, ale którą stroną będzie lepiej? Ty do góry czy ja? Ty do góry, no. Kurna, zdaje mi się, że to jest debilny plan i że to nic nie da zupełnie. No ale przynajmniej będziemy wiedzieć, jak będzie szedł, nie? Będziemy mieli czas, stary, na ucieczkę, na zorganizowanie jakiegoś, wiesz, broni czy coś. Ej, ale też są zamknięte na klucz. Dobra, powinno wystarczyć. To tak, na pewno. Ma teraz jeszcze połóżmy. Musimy w ogóle zaplanować, co dalej robimy. No nie wiem, jest strasznie późno. Mamy gościa, który regularnie się włamuje na halę, gania nas, próbuje nas
przestraszyć. W ogóle nie wiadomo, o co mu chodzi. W jakiś sposób powinniśmy się dowiedzieć, kim jest ten typ. Może kogoś z zewnątrz zapytać. Może ktoś już miał taką sytuację, stary. Widzowie, kojarzycie w ogóle tę maskę, którą on ma? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, kto to może być, dlatego, no, że nie wiem, no. I właśnie, internet, stary. Sprawdźmy. Ja go teraz nagrałem. Weźmy zdjęcie i zróbmy w wyszukiwaniu Google grafika po tej masce, żeby wiedzieć w ogóle, co to jest za maska, której on używa. Proponuję, no, przeszukać jeszcze raz Halę w ogóle. Bo znaleźliśmy kilka jego wiadomości, prawda? No. Co jeżeli zostawił ich więcej? Dobra. Albo jeżeli teraz tu był, żeby zostawić kolejną wiadomość. Ej, bez kitu. Nie wiem, mi się wydaje, że w domku pusto. Nie ma. Jak wszedłem na Halę, to stał tutaj. I nie wiem, wydawał jakieś dziwne huki, coś nawalał. Więc przeszukajmy teren tutaj, bo ostatnio jak na nagraniach widzieliśmy, to tam, gdzie spędzał najdłużej czasu, tam zostawiał kartki. Pod tymi piankami albo coś takiego, nie wiem, pod dywanem. Nie ma tu, nie ma nic. Co? Zobaczcie. 9 włamań, 3 porwania, 6 drzew, 9 domków, 3 dziki, 6 myśliwych. O co chodzi? Nie to wiem. Jest jakiś kod chyba, albo liczba, nie wiem, złapanych dzików, ściętych drzew? No nie wiem, 9 włamań, może to jest to, ile osób już napadł do tej pory, bo u nas w sumie włamał się i zdemolował całą halę. 2 razy już chyba włamał się. 3 porwania, czy my byliśmy przez niego porwani? Nie zaliczyłbym tego, to, czyli to nie jesteśmy my. 6 drzew. Może coś w drzewach ukrył? Nie wiem, jest 6 drzew i 9 domków, stary. No my byliśmy w jakichś domkach, ale były 2 domki tylko. Splądrowane? I drzew też nie liczyłem. 3 dziki. Nie wiem, o co może chodzić. Może i 6 myśliwych. Stary, skoro on w lasach przebywa, to na pewno myśliwy się jakiś na niego natknął. Więc może jakiś myśliwych załatwił albo złapał, albo a może on jest myśliwym i ten typ nie jest jeden, tylko jeden jest w lesie, jeden był na hali i jest ich 6. No nie, nie, to jest dobra, tylko teraz przesada, tak? Szukamy dalej. Dobra, nieważne. Wchodził tędy na pewno, nie? W domku już szukaliśmy i tak dalej. Jest coś, stary. Co? Mam was? Czy to było już? Nie, teraz dopiero. Nie było. No wcześniej nie było. No nie. Czyli, że nas ma, złapał nas. Ale drzwi są na pewno zamknięte i nikogo jak nie ma nas na sali, ma? Tak? Nas nie ma. No właśnie. Ej, pytanie, czy on na pewno poszedł do zakazanego pokoju? Bo jeśli jest gdzieś na hali, stary. Czekaj, pójdę sprawdzę boksa może, co? No, zobaczmy. Co? Pusto jest, nie ma. Nie ma, stary. Nie ma nikogo? Ej, światło zgasło? Ty zgasiłeś, czy co? Ej, co jest? Zipek, ty zgasiłeś? Jeepek się bawi. No nie wiem, mamy te liczby. 9, coś tam. Nie wiem, stary. Dobra, znaleźliśmy odpowiedź w jedynym dobrym miejscu, czyli internecie. To co, najpierw musimy znaleźć jego mordę na internecie. Musisz rzucić to zdjęcie, tak? Tak, było coś takiego jak szukaj podobnych w Google, nie? Tak, jest taka opcja, no. Ej, tylko będę musiał wziąć kartę pamięci, bo tylko tutaj mamy nagraną jego podobiznę. Wcześniej go nie złapaliśmy. To zaraz wracamy. Zaraz się widzimy. Dobra, mam jego zdjęcie. Zobaczcie, pierwszy raz możemy mu się przyjrzeć teraz. Kurde. Ma taką maskę, taki uśmiech, plastikowa, beznadziejna. No, za jakieś 500 można kupić pewnie taką maskę. Jakieś. Nawet się nie przygotował, tylko taką beznadziejną maskę. What? Strój klauna też taki, wiesz, kupiony, wygląda jak z bazaru jakiegoś. A myślisz, że to jest klauna strój? No, guziki jest podobny do klauna, którego kiedyś ja miałem w odcinku. Jak wyszuka w Google, nie? No właśnie, wyszukajmy to teraz w Google'u. Czyli tutaj się wrzuca obrazek i powinno wyszukać nam, co to jest za maska, albo co to jest w ogóle za typ, prawda? Mm-hmm. Jeżeli już był przez kogoś uchwycony. Ty, a jakby miał face'a swojego, stary, to wyszukała jego strój i jednak jest dosyć drogi. 200 zł za taki strój i maska za 5 zł? To musi być psychopata. Dobra, a zobaczmy samą maskę, może się dają wyszukać. Dobra, ale po co my wyszukujemy masek? No a jak się dowiesz, co to jest za gość? Nie ma żadnej maski. Jedyny trop, jaki jeszcze mamy, to jest ten kod. No ale co z tym kodem? No nie, Piszesz po prostu te cyfry? Po zamaskowany prostu? Gość. Zamaskowany. 9, 3, 6. Zobaczmy. Ej, zobaczcie. Co jest, stary? Jaka dziwna strona. 9, 3, 6. Człowiek w masce. Co jest grane? Ej, co to jest? To jest ten typ. Czekaj, na pewno? No fuck, to jest jego strój, stary. Nie. Na 100%. 1000% obserwuje innych ludzi w domu. Stary, tak samo jak nas. Co? A tutaj? O nie. Patrzcie na to. W życiu bym nie chciał go tak spotkać. O kurde, aż ciarki przeszły. Ja też. Czekaj, bo tu jest coś napisane. Coś o dowodzie jakimś. Ej, jak się nazywa adres tej strony? 936.936.pl. 936, łatwo zapamiętać. Dobra, i zobaczcie teraz. W końcu? W końcu mam dowód. Wszyscy mówili mi, że oszalałem. Jednak te zdjęcia ukazują postać 936.936 jasno i wyraźnie. Jeśli kiedyś go widziałeś, napisz do mnie. Razem jesteśmy w stanie go pokonać i przestać być ofiarami tego szaleńca. Co? I to jest pierwszy wpis, a ich jest więcej tutaj, zobacz. O nie, co to jest za zdjęcie? Czyli jakby to nie tylko nas prześladuje ten gość.
No. W końcu mi się udało. Potwór śledził osobę, z którą się dogadałem. On robił zaprzynętę, ja w tym czasie śledziłem potwora. Poszedłem za nim, dzięki czemu dowiedziałem się trochę więcej na temat tej kreatury. Nie mam pojęcia, czy to człowiek, bo to, co zobaczyłem, gdy zdjął maskę, mnie zszokowało. Jednak widzę, że zawsze działa podobnie. Wiadomości, opuszczone miejsca. Gdy jego ofiara się boi, wie, że może pozwolić sobie na więcej. Zaczyna się od zdemolowania jego własności. Ej. Czyli to samo, co u nas. On pisze wszystko, co się działo u nas. Czekajcie, co? Wiadomości. Wiadomo, że to opuszczone prawda. Miejsca. Opuszczone miejsca. Widzieliśmy go pierwszy raz i ogólnie widzowie nam pisali, że on był za nami gdzieś na urbexie. Czyli trzeba to sprawdzić, stary. No ale czaisz to? Nie wiem. W opuszczonym miejscu byliśmy na pierwszym urbexie od czyli bardzo to się dawna. Zgadza, to się zgadza, stary. 14:42. Fajny ziomek w oknie, gdzie niby jest? Ej, tutaj. Ledwo widać, ale jest. Jakby cię złapał przez szybę, stary! No. Emocje. My sobie normalnie gadamy. Byłeś na wyciągnięcie ręki u niego, wiesz? Że on no, musi się złapać. Daj, zaczyna się od stymulowania jego własności, potem stały stalking. Od tej pory już cały czas nas widział. Kolejny raz był na hali u nas. Ale on najpierw nas śledził na urbexie, a potem rozwalił naszą halę. Chyba. Ej, czekajcie! Panowie, on najpierw nas stalkował. Tak? Czy już pamiętacie wiadomość? Tak, pierwsza przy jedzeniu z Halloween. Tak! Zapomniałem o tym zupełnie. U mnie zabił psa, czyli kolejnym krokiem... Jest zdjęcie nawet psa. Jest zdjęcie, no ona, jako dowód. Obrzydliwe. Dobra, tego może nie pokazujmy nawet. Jednak ja się bardziej nie bałem, tylko chciałem walczyć. Gdy pierwszy raz stanąłem z nim twarzą w twarz, jego terror ustał. Ten psychopata żywi się twoim lękiem i nie ustanie. Jeśli się nie boisz, szuka nowej zabawki, czyli... Odpuszcza, jak się przestajesz bać. Tak. A jak się boisz, to coraz bardziej. Tutaj są jakieś niezrozumiałe, dziwne znaki. Jestem kim jestem, jestem 9, to ja jestem 9. On chyba tutaj wpisał jakieś treści wiadomości, które on od niego dostał, czy coś takiego. Czy to nie jest tak, że tutaj się wpisują różne osoby i on się też po prostu wpisał i takie dziwne rzeczy... dopisał? Tutaj by uwierzyć, uwierz by zrozumieć. Nie wiem, o co chodzi. 9 to miłość, 9 to życie, 9 to wszystko. I chyba on zdzikował. Ten gość, który robi tą stronę? No zobacz, jak to wygląda w ogóle, ta strona. No to prawda, jakby miał bzika na punkcie tego gościa. Myślicie, że powinniśmy się z nim skontaktować? Na 100%. Dlatego, że on tutaj gdzieś szukał. Jeśli go widziałeś, napisz do mnie, razem jesteśmy w stanie go pokonać i przestać być ofiarami tego szaleńca. Nie wiem, czy jest gdzieś kontakt na tej stronie. To jest zaszyfrowana wiadomość właśnie. Gdzieś tutaj. To co, dzwonimy tam? A już dzisiaj chyba, za późno. No, jest zdecydowanie za późno. Pytanie brzmi, co robimy teraz? No i ja bym stąd spadł. No dobra. W takim razie ja osobiście bym stąd jechał. Dlatego, no. Że po co mamy siedzieć o tej godzinie w hali? Musimy się ogarnąć. Co to? O shit! Ej, nie! Co to było? Czy on wyważa drzwi? Chodźcie! Szybko! Co jest? Nic, no wszystko jest tak jak było. Kurde. Ej, zaraz! Ej, co? Zobaczcie coś między paletami. To. Kolej widzę. Czy ten liścik był wcześniej? Czy on go wsunął? Ej, jest liścik, kolejny. Pod drzwiami go wsunął. Kurde, jak tu wejść? Wracam, zaraz. 4:05, 26:10. 9:05. 9:05. No jak to? Nie, czwarta. Czwórka przecież. Czyli za godzinę, stary. Mamy godzinę, bo zaraz tu wbija. Ale jakby wszedł? Nie ma szans. Może idzie naokoło przez godzinę, bo mniej więcej tyle tu zajmuje. O nie, o nie. Czyli zabarykadowaliśmy to, teoretycznie powinniśmy jeszcze albo stąd spadać i zostawić mu halę do kolejnej demolki, nie wiadomo co zrobi, tym razem pewnie by wszystko zniszczył, albo możemy zrobić na niego jakąś zasadzkę, tylko jaką? Stary, pamiętasz co gościu napisał, żeby po pierwsze się nie bać i po drugie skontaktować się z nim, czyli nie możemy się bać, zróbmy pułapkę na niego właśnie. Dobra, dobra, coś wymyślmy. To jest racja, konfrontacja nam pomoże, według gościa z internetu tylko to zadziałało. Panowie, to jest tylko głupi gość z internetu. No ale widziałeś, to jest jedyna stronka na temat tego typa. Jedyna stronka na temat 96936. Jak zrobić zasadzkę na kogoś? Może co? A do czego on wypobiegł? Do nas jakbyśmy byli? Ja nie wiem, co on chce zrobić. Więc stary, powiem ci tak, jedną rzecz. Nie wiem, co zrobić, szczerze. Tu nie mamy dużo broni ogólnie. Co gdyby w ten sposób z nim się pobawić? Bierzemy coś, wiecie, nie za mocnego, tak żeby tylko go po prostu ogłuszyć. To tutaj gumowy młotek, ale jakby nie przywalić. To zdecydowanie by bolało. Katana, zipek, serio? No a co? Naruto się naoglądał. No ale katana to jest dobra broń. Dobra, i na pewno nie będzie wchodził stamtąd, prawda? Dlatego, że to jest zabarykadowane i nie wtedy nie czekałby godziny. Więc to oznacza, że będzie z zewnątrz. Czyli tu pułapkę. Tutaj. Czego on się będzie spodziewał po nas? Niczego. Tego, że... My się będziemy bać. Tak? W sumie do tej pory zawsze uciekaliśmy. Pierwszy raz chcemy z nim walczyć. Możemy się, nie wiem, skitrać tu, albo najlepiej skitrać w tym pokoju. Jak będziemy widzieć, że wchodzi, to wtedy na
niego wybiegamy i wszyscy go bijemy i tyle. Dobra, jest już po czwartej. 4:15. Nic się nie działo zupełnie. Padajmy, może śpiący jestem, serio. No, to już jest przesada. Myślicie, że jeszcze się tu wbije? Może przez tamte drzwi się na przykład wpieprzy do nas. Dobra, już jest po czasie, wracamy do domu. Stary, zrobiliśmy. Idziemy tyle... wyłączać wszystkie światło. Tyle barykad zrobiliśmy, że nie ma szans, żeby tam wszedł. Co? Patrz! Co? Nie, ja tam nie idę, stary! 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 Co jest? No, nie widzisz barykady! Wszystko się porozwalało! Panowie? To chuj otwarty jest! Dobra! Spadamy. Halo? Dzień dobry, czy dodzwoniłem się do właściciela strony 9696.pl? Otóż znaleźliśmy pańską stronę i... zdaje nam się, że prześladuje nas ta sama osoba, co pana. Okej, okay, czyli... czyli... jak bardzo przerąbane mamy? Bardzo, jest. A czy zgodziłby się pan może na jakąś rozmowę z nami, w sensie, bo... chcielibyśmy się czegoś więcej dowiedzieć, wie pan, jesteśmy w podobnej sytuacji. Mhm. Do pana? Ja nie mogę. Wyciszyłem. Ej, czy to nie brzmi wam podejrzanie? Nie, no dobra. Musimy zaryzykować. Dobra. Dobrze, a to poda nam pan adres? Tak, muszę napisać. Dobra, już. Aha, dobra, zapisałem. Dobra, dziękuję, zrozumiałem. Jest opcja, żebyśmy podjechali jeszcze dzisiaj? Dobra, dziękujemy bardzo. Będziemy za jakieś 40 minut. Tak. Dobra, nie wiem, czemu powiedziałem, że za jakieś 40 minut. Sprawdzę, ile tam jest, ale zakładam, że... nie, no założyłem, że ten psychopata po prostu krąży po okolicy. Piszę ten adres. Okazało się, że mamy tylko 20 minut tam. No więc tak naprawdę mam czas, żeby się zebrać. Ogarnąć i jechać. Ale kurde, jestem trochę przestraszony, dlatego że co jeżeli to jest jakiś spisek w ogóle? I to jest gość... podpucha, stary. Tak, no. Nie? On jest po jego stronie, ta strona jest... albo to jest on w ogóle, nie? No. Nie, przecież... pamiętasz krótkofalówki, stary? On tylko dyszał. Nie mógł, nic nie powiedział normalnie. No Boże, żebyśmy nie znali jego głosu. Myślisz? To by mówił, halo chłopaki, chodźcie, złapałem go, związałem. Wiesz, co chodzi? Dobra, pakujemy się do fury, chodźcie. Ja pierdziel. Trochę straszna akcja w sumie. Jest po 21, a my będziemy jechać do tego gościa. Co jak się okaże, że on jest jakiś porąbany? Kto normalny robi takie strony internetowe, panowie? No nie wiem, ofiary psychopatów, prawda? Stary, chyba jakiś ogólnie psychopaci. Nie możemy jakby brać pod uwagę tego, że to jest normalna osoba. Bo no, normalnym to się nie zdarza. Wydaje mi się. Wiecie, tak naprawdę to jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Odwiedzić go. No, dokładnie. Więc za 20 minut, widzowie, być może będziemy dużo bliżej prawdy o tym, kto nas tak męczy od... zobaczymy, kto nas tak męczy już od jakiegoś tygodnia. Być może nam się uda nawet rozwiązać dzisiaj całą tą sprawę. Ej, myślicie, że to już jest tutaj? No... stary, chyba tak. Ląda chyba. Tutaj wskazywała mapa, co nie? Ale... no, ale pozarastane to wszystko, ty. No, gdzie powinienem zaparkować? Bo tutaj jest jakiś dom i coś się świeci, to może stajmy tam, gdzie są światła po prostu. Kot na drodze. Ej no, bez kisu. Jest jakiś kot na drodze. Uważaj na niego. Będę jechać się na miejsce. Tak, to jest tutaj, no. Oj, ej, ale jest księżyc dzisiaj. No, ogólnie stary nastrój jest groźny dzisiaj. Mega. Nieprzyjemny, nie? No jest trochę strasznie. Przede wszystkim, że ta sytuacja już trwa stanowczo za długo. Ja już bym chciał ogólnie... rozwiążmy tą akcję, no. Oby to było tu. Dzień dobry, to z panem gadaliśmy. A to, zapraszam. Dobra, czyli to jest pana strona, tak? Tak. Okej, od czego zaczynamy w takim razie? Dobrze, może najpierw usiądźmy. Okej. Dobra, więc nam zdarzyło się dokładnie to samo, tak jak już mówiłem wcześniej przez telefon. No i teraz myślimy, w jaki sposób rozwiązać tę sytuację. Ja widziałem na pańskim blogu, że po prostu udało się pozbyć tego stalkera. U nas on był ostatnim razem, nie wiem kiedy to się działo, 4 dni temu chyba, na hali. No. No, mamy trochę przerąbane. Dobrze, poczekajcie chłopcy, zrobię najpierw wam herbaty. No to będzie długa rozmowa. Dobra, bo już zimno, proszę pana w ręce. Bardzo nam miło, dzięki. Dobra,
Chyba rozumie pan, że jestem trochę podejrzliwy, więc czy moglibyśmy zobaczyć jakikolwiek dowód, że serio pan robił te zdjęcia i że widział pan tego stalkera? Wszystko wam pokażę. Uciekajcie. Okej. Okay. Ej, stary, powiem ci, ten podejrzany typ trochę. Na pewno nie wkręca nas w nic. Nie wiem, mi wszystko wygląda legitnie. Co, jak chce nas okraść? Nas jest trzech. Ale skąd by wiedział o gościu jeden do jednego takim samym jak nas Kania? Zobaczę zdjęcie, to mu uwierzę. Trzymajcie, chłopcy. No, dziękuję bardzo. Dziękujemy panu. Dobra, no czy chciałem zobaczyć w takim razie jakieś fotki na sam początek. Czy to jest w ogóle na pewno ta sama postać, którą my widzieliśmy? Bo na stronie internetowej nie dało się tego stwierdzić niestety. A co, nie wierzycie mi? Nie, znaczy, no. Nie no, wierzymy, ale chcemy zweryfikować, bo może my może... trafiliśmy po prostu na jakąś inną. Tak, może inna postać, może jakby ktoś, ktoś w ogóle inny to może był, nie wiem. Dobrze chłopaki, a więc opowiem wam historię od początku. Wróciłem pewnego dnia z pracy. Zdawało mi się, że coś mnie śledzi. Usłyszałem jakieś dziwne huki. Stwierdziłem, że muszę iść zobaczyć, co się dzieje. No. Szaki. I co, to był on? Szedłem sobie do ogrodu. Tu się nic nie dzieje. Zaraz tu zobaczycie. A co, były huki? W sensie on coś niszczył na ogrodzie? Czas coś rozwala właśnie. Tak mi się wydawało. Może to pies. Koty się też tu kręcą. Pies tak nie wygląda. Poczekajcie jeszcze chwilę. Nie wiedziałem, skąd te huki chodzą. To jest... To on. Podszedł pan tak blisko? Tak. Tak, to jest na pewno... On. To jest on, no. To jest on. To jest ta sama postać. Bez kitu. To jest przerażające. Kurde. Teraz to już mi się gorąco zrobiło. Ale nie jest wszystko, co ma. Serio? Tak. Czyli nie był tu tylko raz? Nie był tu tylko raz. To się cały czas powtarzało? Tak. A kiedy ostatnio to był? Ostatni raz był tutaj około rok temu. Jak wróciłem do domu, drzwi były otwarte, wszystko było porozwalane jak po włamaniu. Aha. Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem to. Co? Co pan opowiada? Jak to wygląda? Czyli się włamał do pana. A czy stół był rozwalony? Na pół? Stół tak. Był. To samo, czyli co robi u nas. To samo. To samo. Nie tylko stół. Wszystko było jak po włamaniu. Szafki. To tak samo jak u nas na hali, stary. Po włamaniu było też... Jak po włamaniu. Ja przecież mówię pierwsze, co włamanie było. No, tak. A były wcześniej może jakieś kartki dziwne? Kartki? O, tak. Była jedna. Zaraz przyniosę. Okej, czyli to jest na 100% ten sam psychopata. Ciekawe, czy kartki też się będą zdawały, bo wtedy... Już będziemy mogli stwierdzić na 100%, czy to jest on. Myślisz, że to będą te same kartki? Tak, znalazłem. To twój szczęśliwy dzień. Dziś stałeś się moją ofiarą. Uśmiech 9696. 936? Ej, ale zauważyliście, że u nas na pierwszych kartkach nie było tych cyfr w ogóle. Dopiero na kartce, którą zostawił później, albo którą przeoczyliśmy, już nie pamiętam dokładnie. Były te cyfry pierwsze. Ale o co chodzi z tymi cyframi? Strona się nazywa 936936, która nas przyprowadziła do pana. Na kartce jest 936936. To jest moja strona. Po co stworzyłeś tą stronę? Byłem ciekaw, czy są jakieś inne osoby, które doświadczyły tego samego co ja. Aha, no. No ale w sumie dzięki temu być może uda nam się go wspólnie jakoś pokonać. Poza tym nie mam więcej zdjęć, ale mogę wam pokazać miejsca, w których jeszcze się pojawią. No dobra, można zerknąć sobie, czy są tam jakieś poszlaki. Chodźcie za mną. Dziwny typ, dziwny. Chodźcie tu, tutaj. O kurde. Który pojawił się najczęściej. Był w piwnicy? Tak. Kurde, to się nie zapowiada dobrze. To nie wygląda jak miejsce, do którego powinniśmy wchodzić w ogóle. No. Teraz ja już tu wiesz. Skoro pan tak mówi, to na pewno tak jest. Ja są tam na górę. Na górę? O nie. Piwnica jest na górze? Dziwny typ. Zejście, to piwnica na górze. Stary. Czyli to tutaj? Tak, to tutaj. O kurde, jakie tu jest zejście. O fuck, coś na mnie spadło. Fu. Pochodzę, to pająk. O fu, fu, masz na głowie. Też mam na głowie. To tylko pająki, panowie. Spadł mi, spadł czy nie? Spadł? Spadł. O Boże, ja się przestraszyłem. Cały w ciarkach jestem. Nie wchodź tam. Nie? A nie mogę dobra, zobaczyć? Wejdź, dobra, wejdź, zobacz. Ale uważaj, stary, uważaj. Szlanka ma. Co, dostał coś? Nie wiem. No, bo tam nie byłem. Ej! Chłopaki! Co?
Zdaje mi się, że powinniśmy stąd uciekać. Ten pan chyba nie jest tym, za kogo się podaje. O, shit! Skąd to się tu wzięło? Nie wiem. Nie wie pan? Nie wiem. Panu mnie nie było. To może on tutaj zamieszkał? Może ten gość tu zamieszkał, zgubił go po prostu, nie wiem. Czy to możliwe, że on wrócił? Albo przyszedł za nami. Jeżeli wrócił z wami... O mój Boże. Dobra, może pan się uspokoi? Tak. Wrócimy. Wrócimy, no. Wróćmy do domu. Tak. Chłopaki, póki ten pan tam zamyka te drzwi, nie spuśćcie go, bo jeśli to on jest zamieszany w to... Udawajmy, że nic nie wiemy, że, tak, że nie tak, podejrzewamy. Tak, tak. idźmy dalej do pana, do mieszkania, tak. Tak, napijemy chyba. No dobra, w takim razie, jak się go pan pozbył? Ponieważ bardzo byśmy chcieli, żeby to się już skończyło. On nam zniszczył rzeczy o wartości kilku tysięcy złotych, prześladował tak. nas. Cały czas chodzi w takim podziemiu, który jest pod naszą halą. W lochach. To są lochy chyba. No tak, ale to akurat dziwne, że mamy lochy pod naszą halą. No w każdym razie bardzo chcemy się go pozbyć. Nie mogę już wytrzymać tego lęku. Pewnego dnia coś we mnie pękło. Jak tylko go zobaczyłem, wybiegłem do niego z Didą. Aż mi się łzy... Wybiegłem do niego z Didą, powiedziałem: chodź tu! No i uciekł. Uciekł i od tamtego dnia pozbyłem się go na zawsze. Co? Co dalej? Czy ktoś tutaj jest? Pan sam mieszka? Tak. Może coś mi się przesłyszało? Możemy sprawdzić. No, ja tu poczekam. Tak, ja też bym proponował zaczekać. Pana mieszkanie. Tak. On się zna najlepiej. Panowie, spadamy. Chodź, serio? Tak. Do widzenia. Dobra, siadaj. Nie chodzi, wyszedł. Zobacz, co on robi. Nie walnij w coś. Uciekaj, gaz! Nareszcie, stary. Tak, udało nam się uciec. Zipek, czemu nagle chciałeś stamtąd wyjść? Wytłumaczysz mi to? Jak to czemu? No to jest strasznie dziwne, przecież gościu nas ugościł. Ale chłopaki, przecież to był jakiś psychopata. Ale czemu stary, psychopata? Stary, na jakiej podstawie ty to sądzisz? To, że była był maska trochę piwnicy. Dziwny. Ale widzieliście, że on w ogóle się nie zdziwił, że była ta maska? W sensie... Nie czuliście tego, że on przestraszył się był trochę. Jakiś taki dziwny? Ale to na pewno nie jest on. Zauważ, że tamten gość... Był mniej więcej, nie wiem, pół metra niższy od tego psychopaty, który nas straszy. Teraz musimy przeanalizować, jakie mieliśmy od niego wskazówki, a w sumie jest tylko jedna. Nie bać się i podejść agresywnie do tego gościa. No i wtedy co? I wtedy podobno przestaje napadać. No tylko, że jeżeli ten typ jest... No, był co? Zły i powiedział to tylko po to, żebyśmy dali się złapać. Bo na przykład, nie wiem... Bez kitu. To może być pułapka. Stary, weź teraz, jeśli my bierzemy pod uwagę to, że on może być zły, tak? Mm-hmm. To weź teraz się go nie bój i stań czoło... I stań oko w oko z nim. Nie ma szans. No ale co, jeżeli nie podejmiemy ryzyka, to wtedy on zniszczy nam halę, tak jak tamtemu gościowi zabił psa czy coś tam. Bez kitu. Coraz gorsze rzeczy on robi cały czas. Im dłużej się go boisz, tym na więcej sobie pozwala. To jest działanie właśnie tego psychopaty, więc... Przychodzi mi do głowy jeden argument, który jest za tezą Zipka. No. Stary. Patrz, na stronie internetowej napisał o zabitym psie. No. Pies to jest przyjaciel człowieka, a nam nic nie wspomniał o zabitym psie. Jakby w ogóle tego psa nie było. A może to nie jest w ogóle osoba, która stworzyła tą stronę? No mówił, że to on stworzył. Nie wiem, wszystko w tym jest dziwne. Ja chyba wiem już, co powinniśmy robić. Co? Wiecie co? Lepiej, jeżeli wam to sam pokażę na komputerze. To jeden dowód, no. który jest na komputerze i jest on w naszym własnym odcinku. Co ty gadasz? Zobaczcie. Pamiętacie, jak znaleźliśmy tę kartkę? No. Wiecie już, o co mi chodzi? Że co, że do 9 będziemy czekać? Nie no, to miała być 4:05. No. Czekaliśmy do 4:15. On nie przyszedł. No. Byliśmy potem u tego gościa, który powiedział, że jeżeli się go nie boimy, to wtedy go pokonamy w konfrontacji. No. A tutaj, zamiast uciekać z hali, bo miał tutaj przyjść, wzięliśmy wszyscy bronię i czekaliśmy na niego. Robiliśmy zasadzkę. Nie przyszedł w ogóle. No tak. Czyli tak naprawdę ten sposób już zadziałał. No ale on cały czas próbuje nas przestraszyć i liczy, że my na to nie wpadliśmy. Że się złamiemy, no. Musimy tak podjąć się takiej
twarzą w twarz konfrontacji, tak, żeby mu pokazać i żeby już nigdy nie wrócił. No dokładnie, więc dlatego ja bym zaufał. Przegonić go. Ja bym zaufał koleśowi temu od strony internetowej. No i po prostu zrobił jakąś zasadzkę, tak żeby on tutaj przyszedł i wtedy, wiecie, no pokazać mu po prostu, że się nie boimy, żeby sobie znalazł kolejną ofiarę. Tak. Najlepiej to by w ogóle było zrobić tak, żeby już nigdy nikogo nie zaatakował, tak jak nas. Trzeba go wygonić tam, gdzie raki zimują, stary. Po prostu najdalej stąd. Czyli wiemy, że nie przyszedł, gdy my na niego czekaliśmy tutaj z zasadzką. Ale za to nie wiemy, czy po tym go nie było na hali. Ej, bez kitu. Zdaje się, że nic nie rozwalił, prawda? Ale za to... mógł tutaj być, prawda? I szukać nas albo coś takiego, więc sprawdźmy monitoring. Okej. Ej, zobaczcie, on wchodzi na szale, no. Był! Był tutaj, no, to prawda. Do boksa idzie. Aha. Co on tam chce z tego boksa? Co tutaj się dzieje? Nic nie będę jakoś... Czy myślisz o tym samym co ja? Że on jest teraz w boksie. Co? Chciałem sprawdzić? Tak. Szybko. Chodźcie. Mamy go, panowie! Co jest grane? Dawaj, Zipek, wchodź pierwszy. O kurde. To jest pokój psychopaty teraz. Płaszczące buźki! Patrzcie, jak łzy im cieknął. O nie, to jest tak straszne. O co chodzi? O nie, panowie. Ej, wszędzie są uśmieszki. Dobra, co może oznaczyć taka wiadomość od niego? Może chce nam pokazać, że jest zadowolony z tego, co my robimy i nas właśnie przez to przestraszyć, prawda? No. Żebyśmy... Nie, po prostu nam, że... to jest jego znak. Stary, przecież od samego początku. Ale czemu tu przyszedł po tym, jak my tutaj byliśmy na niego zasadzeni i narysował to w całym pokoju? Po prostu, żeby pokazać, że on się nas nie boi. A może? Czyli teraz to jest taka bitwa. Chce nas przestraszyć. To jest gra psychologiczna. Po prostu chce nas przestraszyć. To jest gra psychologiczna, stary. Na pewno nie wchodziłbym do zakazanego pokoju. No. Dlatego, że to jest jego terytorium i tam myślę, że i tak mógłby on na nas mieć jakąś zasadzkę, nawet jeżeli się go nie boimy. Myślisz? Więc ja bym otworzył drzwi i poczekał na niego po prostu. Udawał, że się boimy, póki nie przyjdzie. I wtedy, nie wiem, jakoś... Kurde, no nie wiem. No musimy to zrobić, no. Musimy spróbować wszystkiego tak naprawdę. Teraz, w A tym momencie... to jest momencie, jedyny sposób, jaki mamy. No, czyli co, jedyny? Czekamy jest... na niego, tak? Możemy ugotować pyszną zupę. Nie. Włączamy horror? Ej, dobra, robimy to. Robimy horror? Wszystkie rzeczy, żeby bardzo zacząć się bać. Potem pójdziemy do strasznego miejsca obok naszej hali i tam będziemy na niego czekać. Ale zacznijmy od otworzenia. On zwariował. Chyba tak. Ale podoba mi się ta analogia, że ten straszny gość to jest nasz strach, a my musimy przezwyciężyć strach, żeby przezwyciężyć tego gościa. Więc damy radę! Stary, mieliśmy najpierw się bać. A, no tak. Pata! Świecę na ciebie! Widzisz to? Słyszałem już, dobra. Widzisz to? Otworzyłem zakazany pokój, on przyjdzie. A nie, ja miałem... Udawać, że się go boję, tak? Tak. O nie, zamknij ten pokój! Ojej, jak się boję! Pokój jest otwarty, zamykaj! Znowu się boję... O nie! Szybko! Ej, kurde, faktycznie coś tam się rusza! Tylko nie to. Jezu, boję się! Ej, chłopaki, mam pomysł! Ej, dawajcie, będziemy udawać, że wy się zgadaliście przeciwko mnie, przywiązaliście mnie. Ja będę krzyczał, puśćcie mnie, ratunku, ja się boję. I może wtedy przyjdzie, czy nie? Grzesiu, no a co jeżeli będziesz bezbronny? Dobra, to cicho, zróbmy to. Robimy? Mhm. Poświęcę się. Tak, to był twój pomysł. No. Ej, chłopaki, co wy tam coś mówicie za moimi plecami? Czy wy coś knujecie? Chodź się tu! Ej! Związy goliną, szybko! Co jest, chłopaki? Czemu chcecie mnie związać? Ej, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Naprawdę zaczynam się bać i to mocno. Mordo, pamiętaj, tylko strachem jesteś w stanie go rozwalić. Poza tym, to był twój pomysł. No tak, no bo ja chciałem się dla was poświęcić, chłopaki, ale nie wiem, czy dobra, to jest dobry pomysł. Będzie dobrze. Ernest, dawaj, odpala światło. Dobra. 3, 4. O, idealnie to wygląda. Jesteś naszą gwiazdą strachu, Grzesiu. Chłopaki, robi mi się gorąco i duszno od tego planu. Ale zrobię to dla was, poświęcę się, trudno. No dobra. To w takim razie, my co w tym czasie robimy? Znajdźcie kryjówkę, żebyście wyskoczyli, jak on przyjdzie. Dobra. Nie do socjala, bo nie zobaczycie. Jak nie? Tu się usłyszymy, jak będziesz krzyczał. Przy mnie się chowajcie! Tu blisko! Czekaj, Grzesiu, zaraz wracamy. Ej, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, mordo. Ja pierdzielę ten wreszcie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bardzo dobry, stary, zobacz. Zobacz, jak idealnie ale stoi. Ale on się boi, on się teraz serio boi. No właśnie. Czyli to nie pomoże. Ale my nie będziemy się bać. A to nie jest tak, że wszyscy się nie możemy bać? Nie wiem. Ten gość nic nie mówił, jak to ma działać. Ej, patrz, on się odwiązał już. Jak to? On się tam siedzieć. Teraz udaje, że się jest znowu związany. Grzesiek! Siedź tam! Siedź tam! Ale trzeba przyznać, że to jest zarąbista zabawa.
Dobra, i co? Coś się dzieje? Krzycz! Nie. Co on zrobił? Co? Czekaj, czy tamten gość tam przybiegł? Wydawało się, że coś słyszałem! Łapki! Dobra, rozwiązujemy cię, stary. Nie, to nie jest dobry pomysł. Przede wszystkim, że jak się boisz, to ten plan nie zadziała. Czemu? Ale miał się bać, żeby to przyszedł, a potem pokazać, że się nie boi. Właśnie. A ty się bałeś naprawdę? No tak. No ale właśnie. Chyba może za słabo. Stary, kto to zrobił? To ty? Tak. Nie śmiejcie się, ja się poświęcam dla was. Panowie! Czemu ja to wymyśliłem? Nie zadziałało. Jakiś inny plan? Tak, inny plan. Ja osobiście poszedłbym do najstraszniejszego miejsca obok hali. Czyli wiecie, tych takich opuszczonych gór dziwnych. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tam iść teraz? No tak, obok jest to straszne jezioro też i tak dalej. Możemy pójść możemy, tam, prawda? Możemy. Ale stary, jak spotkamy jakąś straszną postać inną oprócz niego, to ja... Nie ma. No co obiecujesz? Ty, stary, takie rzeczy obiecujesz? Się rzadko zdarzają przecież. Rzadko? Czyli się zdarzają? No zdarzają się, tak jak nam teraz, ale ogólnie się nie zdarzają, więc wyczynimy się, dobra. Ubieramy się, idziemy tam. Ale kurde, nie wiem, czuję się, że błądzimy po omacku strasznie i że te plany są debilne, zbyt się wygłupiamy i w ogóle to nie zadziała. Nie, dawaj, spróbujmy. Myślicie, że jest jakakolwiek szansa, że to wypali? Nie, stary, tym bardziej, że... Albo dobra, nie będę tego mówił. Co? Czego? Jesteśmy nieuzbrojeni, ale nie chcemy się już wracać na halę. Ale o to chodzi, jeżeli jesteś uzbrojony, to pokazujesz, że się boisz. Tak, racja, dobra. Uważajcie, żeby nie wpaść do jeziora. Zobaczcie, tutaj jest wejście. Dobra, idziemy. Ej, a słyszycie tam coś? Czy on to jest... Trąbką? To jest jak klauna trąbka jakiegoś. Kogoś mega wielka. Dobra. Nie zatrzymujemy się, dlatego że w momencie, gdy się przestraszymy, przegrywamy i tak naprawdę on wtedy chyba nas może zaatakować, prawda? Musimy być odważni, Braveheart. Jezu! Ej, tutaj musi być zakazany pokój gdzieś, nie? No. Chociaż wyszliśmy z tamtej strony, z tego lasu wtedy. W ogóle zauważyliście, ile dziwnych miejsc jest obok hali? Pod całą halą przecież jest ten opuszczony dom jakby, prawda? Jesteśmy na miejscu, jeżeli tutaj się nie przestraszycie, to myślę, że naprawdę mamy szansę. Mamy szansę go złapać, tak? Przede wszystkim musimy sprawdzić w sumie, czy już teraz go tutaj nie ma. Dlatego, że nie wiadomo, no on jest stalkerem, prawda? No. Śledzi wszystkich. I wszędzie może więc, być. Wszędzie. Albo za nami, czy go nie ma. O kurde, nie. Nie, dobra. Tutaj w ogóle coś jest. Czuję spaleniznę, stary. Czuję spaleniznę, a wiesz co to oznacza? Co? Palone kartki. One były opalane. Może coś tu przygotowywał znowu. Ej, możliwe, no. Co jest tutaj właściwie? Uważaj, bo tam jest błoto straszne. Stary. O ja. O shit! O kurde. Czy to widać na kamerze, co on wdepnął? Przerąbane. Patrzcie co na to. Ernest wdepnął. No to ładnie. Ale mam easy, spokojnie. A, te są tylko tak najtańsze. Ej, co to? Patrzcie. O fu! On tu wylał beton, stary! Zdepniesz to i to zaczyna zastygać i jesteś zabetonowany. Nieprawda. No zobacz, to jest beton, widzowie, zobaczcie, spójrzcie. Wylany beton. Ej, myślicie, że da się wejść w ogóle na te górki? Ty chcesz tam wejść? No. Nie. Z góry lepiej mi dać, powinniśmy się rozejrzeć chyba, prawda? Nie, ja myślę, że nie. No jak nie? Ej, ja mam wrażenie, że on gdzieś, blisko, stary, i my sobie chodzimy, a on nas obserwuje. Czuję się obserwowany non-stop. Cały czas. Też masz to uczucie, Zipek? Nie? Nie. Co ty robisz? No wchodzę. Idziecie? Nie. Nie? Nie. Co widać? Nic. To schodź. Ej, to co? Chyba ten plan nie zadziałał. Wracamy. A zostawiliśmy halę w ogóle bez żadnej opieki. Nie wiem nawet, czy ją zamknęliśmy. Może to wszystko jednak faktycznie jest w ogóle fake i... Nie działa, nie banie się go. W sumie a może tak już się go pozbyliśmy? Myślisz? No. Myślisz, żebyśmy go się pozbyli? No, po prostu czemu nie? Odkryciem tej zasady. Ej, może. Panowie. Co? Nie słyszycie... Czego? Jakichś dźwięków? Ej. Patrz! O! Halo? Kto tam jest? Co jest? Ej, to jest on teraz? To jest on! To jest najważniejsza chwila, panowie. Nie uciekamy, tylko idziemy w jego stronę. I bądźcie wszyscy spokojni. Czekaj, to on idzie w naszą stronę. Schodzi! Czemu go zawołałeś? Nie, spokojnie. Spokojnie. Bądźcie na pozycjach. Spada. Czym jest? Panowie, ej, ale on ma łopatę, a my nie mamy żadnych broni. Jeżeli to nieprawda,
to wiem, co tam kopał chyba. Wiesz, że stawiamy swoje życie teraz, stary. Nic nie mamy, jeśli się go nie boimy, to jest nasza jedyna szansa. Wóz albo przewóz. Idzie tu. Dobra. Stoimy sztywno. Stoimy. No więc się zbliża. Trzeba się zastanawiać chyba. Nie, nawet się nie zastanawiam, po prostu idzie. Co robimy? Coś, ty jak dziwnie się wygiął. Oh shit. Patrzcie na tą twarz. Ostatni raz ją widzicie, więc... Dobry wieczór. Dobry wieczór. To prywatna posesja, proszę pana. Dobra, powiedz nam w końcu, kim jesteś? Kim jesteś? Kim jesteś? Proszę pana, kim pan jest? Pan chce dołączyć do tego składu, tak? Ej, czy to zadziałało? Wiecie, co jeszcze trzeba sprawdzić? Co? Czy on był tylko jeden i czy to nie jest podpucha, a drugi tak naprawdę nie jest na fali? Nie. Panowie, mam jeszcze lepszy pomysł. No. Śledzimy go. Ja mam jeszcze lepszy pomysł. Chodźcie na kolację i spać, bo już się źle czuję. Czekajcie, chcę tylko zobaczyć, tylko rąbek. Zobaczcie. No dobra. Gdzie on idzie? Nie ma go? Ej, co? Zniknął po prostu w powietrzu? What? Może się zakopał gdzieś, albo zapadł. Nie mam pojęcia, co on zrobił. To miał być koniec, jednak dwa tygodnie później dowiedzieliśmy się, jak bardzo się myliliśmy. Widzowie, włączyliśmy właśnie kamerę, ponieważ właśnie jechaliśmy sobie obok lasu i nagle zobaczyliśmy na drzewie bardzo znajomą maskę. Mam ją oświetlić jakoś? No tam jest. Dobra, może wyjdźmy zresztą i pokażmy po prostu. Panowie, już tyle czasu minęło przecież. Minęły z dwa tygodnie. Słyszeliście? Patrzcie, to jest ta maska. Ona jest przyklejona do jakiejś strzałki. Ja mam jedną teorię. Teoretycznie go jakby pokonaliśmy i go już nie powinno w ogóle być, dlatego że niby na tej stronie ostatecznie wyszło przecież, że jego zwalcza strach i też karmi się strachem, a w momencie, gdy się go nie boimy, to powinien sobie dać spokój. Ale tutaj jest ta maska, tyle że, chłopaki, tą serię obejrzało kilkaset tysięcy osób. Ludzie mówili, że wiedzą, gdzie kupić te maski i mógł to być równie dobrze jakiś widz, który po prostu troluje, nie? Rozwiesza te maski, a my zupełnie przypadkiem na nią trafiliśmy. Stary, myślicie, że zapoczątkowaliśmy jakiś ruch, że ludzie kupują te maski, żeby je... Co to jest? Co jest? Ej, telefon! Co? Myślałem, że to jest jakaś atrapa albo zabawka. Ej, czy ja to powinien dotykać w ogóle, bo jak tu coś... No właśnie. Nie wiem, a ja chyba nie zabieram tej maski tak w ogóle stąd. Po co mi ona? Działa ten telefon? Nie zdejmuj rękawiczek. Klikaj, klikaj. Dobra, już trudno. Ej, pobrudziłeś się czymś czerwonym, Grzesiu, na ręce, z telefonu. Odblok! Działa! Co tu jest? Włóż kartę SIM, czyli chodzi może o kontakty, skoro z... No nie wiem, jest jeden kontakt. Nienawidzę. 936, 936, 936, co jest napisane? O nie! Nienawidzę podróbek, czas... Poznać? Poznać... Prawdę. Idźcie. O kurna. Dalej. Co? Ej. I tutaj wskazuje strzałka. Trzymaj. Chodzi o tą dróżkę. Ja, zostaw go tutaj, wywal go, stary. Nie, nawet wiesz, co zrobił? Stary, baterię wyjmij. Bo co, może nas namierzać? No. Albo sprawdzić, że ktoś go odblokował? Tak, ej, wyjmij baterię. Możliwe. Dobra, mamy iść. O nie, czemu co jest w czymś czerwonym całe? O nie. Fu, Grzesiu, nie, wytrzyj ręce w śnieg, cokolwiek, żeby tego nie mieć. No, nie wiadomo co to. Dobra, panowie, co robimy? Idziemy? Czy spadamy? Tamtego gościa już nie ma pewnie, prawda? Najprawdopodobniej zrobił to jakiś fan. Znaczy tamten typ... Tak. To może być coś ciekawego. Tam na końcu mogą być równie dobrze fanarty. W sensie, która jest godzina? Masz telefon przy sobie? 11 po północy, panowie. Serio? 11 po... Serio? Aż tak późno jest już? Nie, dopiero 22:50. To na tamtym telefonie było napisane 11 po północy. Okej, okay. Czyli ma złą datę. To co, wchodzimy? Ej, panowie, ja bym nie ryzykował, serio. Czemu? Spójrzcie, nawet jest pełnia. To nie jest horror, nie, Grzesiu. Serio. Dobra. A jaki będzie jakiś wilk czy coś? Znaczy to prawda, akurat zwierzyna częściej poluje w pełni. No właśnie. Tak? Tak. I jeszcze tu jest ścieżka wydeptana. Prowadzisz. Ej, patrz, tak. Widzicie to? Co tam jest? Ej, nie wiem, czy to jest dobry pomysł tam. Dobra, wracajmy, mówię wam, to jakieś żarty, coś tam. Nie, nie, nie. Co jest grane? To jest najdziwniejsze, co widziałem. Jakiś psychofan stary nazbierał wszystkie maski. Wszystkie maski z odcinków. Ej, ale czegoś takiego chyba nie było w odcinkach na przykład, nie? W sensie to jest tak jak Doktor Plaga od Jacka. O kurde! Jezu! Dobra. Myślałem... Ojej. Coś ma wbite w oko!
Co to? Ma wbite w oko coś. Koperta? Żeby nie spadła, jakaś bo to jest zły znak. Ej, czekaj. Stój! Miała nie spaść. Jedna rzecz, stary, jeśli będzie 5 dyszek w kopercie, to ja biorę. Grzesiu, w tym momencie... Albo zaproszenie. Nie chcę zejść, dawaj, staj siły. O kurde. No ej, nie wiem, ej, ta maska... To jest tego strasznego gościa! To jest bardzo podobne, nie? To samo czy nie? Nie, to nie jest to samo, ale jest bardzo podobna. Mam kopertę. To nie wiem co to. A to jest maska czarnego klauna, też z odcinków Jacka Frosta. Panowie, koperta. Co jest w środku? Już go nie spotkacie. Ale kogo? Dlatego, że tutaj jest bardzo dużo masek. Może tego gościa? Może... Ej, ej, ej! Tu też jest koperta! Co? I tu jest koperta! Do każdego z nas! Ej, a wszędzie są koperty! Nie! Zobacz! W każdym? To? A tu? We wszystkich tu są też. Koperty! W każdej! Dobra, a co jest napisane? W środku z innych też są czekaj, kartki? Czekaj, jeden, trzy... One mają numerki. Masz jedynkę. Ej, to jest najdziwniejsza akcja. Już go nie spotkasz. O nie! Czemu? Nie, znowu to samo? Tak. Już go nie spotkasz. Nie, on się pomylił. W każdej masce jest koperta, już go nie spotkasz. Już go nie spotkacie. Wiecie, co to oznacza? Ten psychopata już zajął się wszystkimi innymi postaciami, jakie kiedykolwiek istniały. Albo to jest psychofan, albo to jest psychopata, który poluje na wszystkie... istoty. Tutaj cały czas się ciągną rzeczy. Są kolejne warstwy jakichś dziwnych rzeczy. Co ty gadasz? Co wy gadacie? Balony? Balony. Wszędzie są balony. Ej, nie, panowie. Mi się kojarzy to z jedną rzeczą. Wiecie z czym? Z lochami i przyjęciem urodzinowym. O nie, to jest znowu coś podobnego, faktycznie. Ej, a co jeżeli to jest serio tamten gość 9-6 i wszędzie słychać psy albo wilki? Mówiłem wam, że jest pełnia. To oznacza, że wilki wyją, szczekają, zwołują się. Co jest? Tam! Kolejna rzecz, ale czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Bo na balony. Tak coś jest. Gramy. Gramy. Czekaj, a tutaj? Gramy. Nie, nie chcę grać jak... To jest tam... Nie, nie, nie. Wasz? To jest jak... Gramy? To jest gra jak ty, w tym filmie. W jakim? Filmie, co? Piła. Co? Tak. Ile? Gramy w grę. O nie. Stary. Czekaj, ale musimy gramy. Znaleźć... Teraz już jesteśmy w środku lasu. Musimy ej. Znaleźć... Ale zimno mi jest w ręce. Widzisz, że pełnia to jeszcze tak zimno. Koniec, koniec jest bliski. Czekaj, czyli koniec tej dróżki? Gramy? Wasz? Dalej. Koniec bliski? Tą ej, grę. Tą grę. Gramy? Słyszeliście? Gramy? Wasz koniec bliski. Gramy w, gramy tą w grę. Grę. Gramy w grę, wasz koniec jest bliski. Gramy w tą grę? Nie, panowie. Grać. Ej, tutaj jest ostatni balon. Ej. Zapisane. Długo. 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 Gramy w grę długo? Nie wiem. I tu jest kolejny balon. Ej, czekajcie, jedna rzecz. No? Zipek mówisz, że nie chcesz grać, a robimy dalej jego challenge, czytamy i tak dalej. Dalej gramy w grę. Chłopaki, jeżeli on nadal istnieje i z jakiegoś powodu nam jednak nie odpuścił, no to i tak musimy się tym zająć, dlatego że pamiętacie, co robił ten gość wcześniej. Cały no. czas zostawia dziwne rzeczy. Już. Już? No. O! Ej, co to jest? Przebiłeś go? No. O nie! Teraz serio? Masz mód na pranki, Zipek! Ej, co to jest? Co to świeci? Pranki prankami. Widzisz to? Co tam jest? Ej! Co to ten laser? Ten laser nam wskazuje chyba drogę. Nie! Gdzie? No nie. Nie wiem skąd świeci, ale wskazuje... Ej, czekajcie! Ej, ej, ej! Masz go na sobie! No. Laser! Laser! Schowajcie się za drzewo, szybko! Szybko, schodźcie! Zipek za tobą! Zobacz co jest! Nie wiem, panowie! Kurde, mówiłem, wracajmy. Papier, po prostu papier. No. Czemu ktoś tak naświecił w lesie w ogóle? Stary. Może jakieś pranki? Ej, słyszeliście to? Złamały się gałęzie. To może ptaki, wiewiórki, sarna. Panowie, sarna... Ej, dobra, dobra, nie, wszystko. Ej. Wszystko. Ej, ale czekajcie, patrzcie na to. Serio, patrzcie. Co? Tu jest napisane 936. No. 936, bez kitu. Tak. Ej, dobra, wiecie co? To tutaj są. Chłopaki, może jednak... To jest on, panowie, spadajmy. Może jednak się zawróćmy. Słyszycie to? Co? Tak! Tak! Jeleń, no. Jeleń. Chłopaki? Nie, ej. Odwrót. To ludzkie... ludzkie kroki chyba. Ja pierdzielę! Go, biegnij, 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 biegnij! Co? Co to było? Biegniemy, szybko! Szybko! Czekaj, patrz co? Tam. Co to patrz. Jest? Ten gość! Co? Co on ma w ręku? Co? W ogóle? Tak, widzę. Ma... Kim jesteś? Halo, ty! Typie, kim ty jesteś? Nie boimy się ciebie! Co to kurwa jest? Co? Nie boimy się ciebie! Właśnie, kim jesteś? Co? Co? On przytakuje. Nie potrafisz coś, mówić? On przytakuje. Czy on chce się z nami dogadać? Ej, patrzcie, pokazuje maskę. Pokazuje twarz. Ej. Zobaczcie. Biegniemy na... Od razu do niego biegniemy i go bijemy. Dobra. Nie wiem, cokolwiek. Poczekajcie, zobaczcie.
właśnie, może to jest... Niech was stąd idzie! Proszę uciekać stąd! Ej, co jest? Widzicie jego... Co to jest? Co to ma być? Au, chłopaki! Ała! Co jest? Chłopaki! Chłopaki! Gdzie wy jesteście? On tu idzie! On tu idzie! Noga mi ugrzęzła! On jest blisko! Chłopaki! A, kurde! Co? Ło! Co to było? Co to było? Chłopaki! Co jest? Szybko, dawaj! Szybko! Spadaj! Co to było, Zipek? Czemu tak długo z nami nie szedłeś? Ugrzęzła mi noga! Nie wiem, co to było! Stary, nagrałem to! Nagrałem, zaraz zobaczymy. O kurde, zakopaliście się. No przyspiesz, dawaj, jest. Gaz! Jest. Dawaj! Ja pierdzielę, co, jak on wyglądał? To nie był człowiek, panowie. Co, musimy to przeanalizować, panowie, kto to był? Co tu analizować, stary? Stary, walić go. Mnie coś obroniło w tym lesie. Jak to, co to było? Nie wiem, nie widziałem. Jak wyglądało? Nie widziałem, stary. Może się wywalił tylko ten gość. Masz to nagrane chyba. Jak ci to obroniło? Masz to nagrane? Aha. Czekaj, obejrzyjmy to. Ej. Czyli to był klaun? To był chyba klaun. To był klaun, ale coś inaczej w nim wyglądało. Wiecie, co to było? On nie miał maski na tym nagraniu. Przecież była na nie było czerwonych włosów, dlatego nie dało się go rozpoznać. To jest powolona akcja, stary. Ja bym stąd spadał, tak totalnie spadał. Zapomnijmy o tym. Dobra. Nie wracajmy do tego po prostu, dobra? Dobra. Nie rozmawiajmy o tym, nie przypominajmy nikomu. Dobra. Zapomnijmy o tym stworzeniu.